Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie z cyklu trzech wykładów związanych z taką pewnego rodzaju edukacją w zakresie kompetencji nietechnicznych, a więc kompetencji związanych głównie z umiejętnością komunikowania się. Pierwszy wykład dotyczył głównie tego, w co powinien być wyposażony fizjoterapeuta, można byłoby rzec na co dzień, bez względu na to, w jakiego rodzaju typem pacjenta się spotyka, bez względu na to, na jakim oddziale pracuje i bez względu na to, czy pracuje w grupie, czy pracuje sam, więc jakby można byłoby powiedzieć, że trochę takie podstawowe narzędzie pracy w kontekście tego, jak posługiwać się umiejętnościami komunikacyjnymi, jak one powinny być ustrukturyzowane i w jakich protokołach można się poruszać, aby tą strukturę sobie zapewnić bez takiego, nazwijmy sobie, szczególnego koncentrowania się na tym, jakie są kolejne etapy, po prostu żeby te etapy przebiegały, ponieważ są zaplanowane, są sprawdzone, zostały opracowane i przedstawione. Drugi wykład był zogniskowany bardzo mocno na tym, co prawdopodobnie Państwa najbardziej interesuje w tym kontekście, a więc można byłoby rzec, że jakby z perspektywy umiejętności komunikowania się to, jaka jest perspektywa pacjenta, jaka jest perspektywa tej drugiej strony, którą my się zajmujemy i którą jakby próbujemy na swój sposób, że się tak wyrażę, obrobić i opracować w warunkach medycznych i w tym momencie życia, w którym się z nią spotykamy. Natomiast ten trzeci wykład dzisiejszy będzie takim elementem, taką po pierwsze kontynuacją tych pierwszych dwóch spotkań, a po drugie taką próbą syntezy tego, co miało miejsce w pierwszym, drugim, plus jakby współpraca w zespole. Czyli próbu takiej syntezy w kontekście pracy zespołowej z osobą w stresie potraumatycznym, ponieważ jakby jeśli myślimy o tym, że nie radzimy sobie albo obawiamy się tej pracy z drugim człowiekiem, który jest w tak ciężkiej sytuacji swojej życiowej, to czasami mogą to wytwarzać różnego rodzaju nasze reakcje, nasze własne lęki, nasze własne obawy, czasami wręcz nawet strach, lub też inne reakcje, takie na przykład jak złość na to, że nam w tej pracy nie idzie, na to, że nie idzie nam do końca tak dobrze współpraca z tym człowiekiem, z tym pacjentem, że nie stosuje się on jakby do naszych zaleceń. Natomiast mam nadzieję, że już jakby z tych pierwszych dwóch wykładów wynikło dla Państwa bardzo jasne, że jeżeli nie rozumiemy drugiej strony, to między innymi ten brak zrozumienia dla drugiej strony, a więc brak tej perspektywy tej drugiej osoby, to on między innymi powoduje nasze różne reakcje, które nie zawsze są adekwatne do tego, jakie powinny być. I dzisiejszy wykład trzeci, zamykający jakby ten pakiet wykładów, będzie o tym, jak osiągnąć najbardziej efektywną pracę w zespole. Taki ma tytuł, ale w rzeczywistości będzie on dotyczył pewnego wycinka pracy zespołowej, być może tak ubrany specyficznie, to znaczy w taki sposób, w jaki, jak fizjoterapeuta może na oddziale tą pracę spostrzegać, albo czego może oczekiwać od takiego działania zespołowego, to z jednej strony. A z drugiej strony, jeśli będą słuchały tych wykładów osoby inne, na przykład osoby decydujące o tym, w jaki sposób zespół funkcjonuje w danej jednostce lub też jak ten zespół jest tworzony, jakie zasady współdziałania mają w nim być, to mam nadzieję, że on też jakby przybliży Państwu, jaki model mógłby być efektywny. Może nie najlepszy, może nie maksymalny, może nie taki super dokładne zgodnie z tym, jak działają zespoły, co najczęściej myślimy sobie o zespołach biznesowych, żeby po prostu efekt i zadanie było wykonane, ale myślimy tutaj o takiej pracy w zespole z drugim człowiekiem, który jest w szczególnej sytuacji swojej własnej.
I aby jakby w pewnym sensie zamknąć klamrą to, co się do tej pory wszystko działo na naszych wykładach, chciałabym zacząć od kilku slajdów. Z jednej strony przypomnienia, z drugiej strony wprowadzenia właśnie do dzisiejszego naszego spotkania, że jeśli mówimy o rozmawianiu, o komunikowaniu się z drugą osobą, no to właśnie szczególnie zwracam Państwu uwagę na swoim wykładzie pierwszym, na ostatnich slajdach o tym, że niezwykle ważna jest percepcja, czyli tak naprawdę to, co siedzi w środku w nas. Nie jest problemem bardzo często to, jakich treści używamy. Wiemy, jakich pytań powinniśmy zadać, jakie słowa czasami możemy używać, albo wiemy, jak pewne rzeczy należy po prostu powiedzieć lub się dowiedzieć. Natomiast o wiele rzadziej, albo można byłoby powiedzieć, że trudno nam sobie wyobrazić, że to, co my czujemy w danej sytuacji, ma absolutnie wpływ też na drugą stronę. A to w kontekście medycznym, szczególnie naszych pacjentów, czy też tych pacjentów, z którymi Państwo pracujecie, jest szczególnie ważne. A więc ta percepcja, czyli to, co czujemy, to jest to, jak ja się mam w danym momencie. To w pewnym sensie, jakim człowiekiem ja jestem, jakie są moje postawy, jakie są moje uprzedzenia, to w jakim ja stanie własnego umysłu, czy w ogóle swojego stanu takiego fizycznego aktualnie jestem. Czy ja mam kłopoty jakieś w domu, czy też ich nie mam, czy ja jestem, jakim ja jestem członkiem tego zespołu, w którym pracuję, czy czuję się pełnoprawnym członkiem, czy wręcz wydaje mi się, że po prostu każdy pracuje oddzielnie i my tak mówimy, że jesteśmy w zespole, ale w sumie to każdy jest zogniskowany i zamknięty w swoim własnym kręgu działań, w swojej branży i niewiele tak naprawdę pomiędzy nami ani wymiany informacji, ani też w ogóle takich elementów współpracy. Jakie emocje w związku z tym mamy? Czy my się kontaktujemy i jaka jest jakość tych kontaktów, a potem też jakie emocje ja w sobie mam po tych kontaktach, czy informacje, które pozyskałem od lekarza, czy od psychologa, czy też od innego członka zespołu, jakby budują mnie i wspierają do tego, że idę teraz do pacjenta i pracuję z nim w taki, a nie inny sposób, czy też być może jest dokładnie odwrotnie, być może brak informacji, niepełne informacje lub też taki sposób przekazania ich dla mnie jest tak niewystarczający, że dopiero teraz jestem wyposażony w brak wiedzy i brak poczucia bezpieczeństwa, brak kontroli nad sytuacją, w której jakby mam pracować z pacjentem. Świadomość obrazu siebie jest tu też o tyle ważna, że to jest nie tylko takie poczucie, jakim ja jestem terapeutą, jakie mam narzędzia, czy ja wiem, kiedy i jak je zastosować, czy umiem dobrze zbadać pacjenta i na tej podstawie jakby dostosować swój warsztat narzędziowy do jego potrzeb, ale to też taki rodzaj pewności siebie, czy ja umiem pracować z drugim człowiekiem w sytuacji kryzysowej dla niego. Już nie tylko jako pacjenta, ale właśnie pacjenta takiego, a nie innego. Pacjenta, który być może jest w żałobie, pacjenta, który właśnie jest po takim ciężkim stresie, po stresie traumatycznym, w którym jakby może ja wiem, jak z nim pracować generalnie z pacjentem, ale nie wiem, jak pracować dokładnie z tym pacjentem. Do tych umiejętności percepcyjnych, a więc też takiego, no przede wszystkim świadomości, bo w obszarze świadomości cały czas tu się poruszamy, mówiąc o percepcji, mówimy też o zdolności z obszaru współodczuwania i uważności. To znaczy, jeśli jestem takim typem fizjoterapeuty, który podchodzi do pacjenta i skupia się głównie wokół narządu ruchu i konkretnych rodzajów problemów, na przykład, nie wiem, zaopatrzenia, amputacji, zaprotezowania, nauki chodu w tej protezie i w rzeczywistości bardzo mocno skupiam się wokół tego i widzę tak naprawdę, upraszczając bardzo mocno tą część ciała, którą się zajmuję, natomiast, czyli widzę taką czystą fizyczność i z tą fizycznością pracuję,
Natomiast nie mam uważności jakby na właściciela, na pacjenta i na jego aktualny stan. I nie jestem wyposażony lub też nie zyskałem po drodze swojej zawodowej jakichś takich elementów uważności na człowieka. To wówczas może się okazać, że owszem, ja jestem bardzo dobrym fizjoterapeutą w kontekście narzędzi pracy, natomiast pytanie jest, czy ja będę umiał pomóc temu pacjentowi, tej osobie w takim kontekście szerszym, to znaczy będę umiał pomóc człowiekowi, który właśnie cierpi na taką niepełnosprawność, który jest tak niepełnosprawny, który ma oprócz potrzeby poprawy sprawności, niezależności, wydolności, ma inne potrzeby, które też mają swój wydźwięk podczas spotkań ze mną i podczas spotkań konkretnie na moich jednostkach, czyli na tych zabiegach fizjoterapeutycznych, na których wydawałoby nam się, że po prostu zajmujemy się ćwiczeniami, zajmujemy się jakimś treningiem i ogniskujemy się głównie wokół sprawności, co oczywiście ma miejsce, natomiast takie generalne sformułowanie, że człowiek to taki byt psychofizyczny, to my to wiemy, natomiast pytanie, czy nasza wrażliwość jest skierowana też na tą stronę psychę, czy to jest tylko i wyłącznie fizis, czy też dostrzegamy jakby drugą stronę, jesteśmy na nią uważni, bierzemy ją pod uwagę i do tego też jakby dookreślamy swoje działania i modelujemy je w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest ta druga osoba. Myślę, że warto jest czasami przyjrzeć się samemu sobie wcześniej i to jest taki zestaw być może pytań, które warto sobie kiedyś zadać, najlepiej w momencie, kiedy mam chwilę wolnego, być może piję kawę, siedzę na balkonie albo się zastanawiam nad własnym życiem po powrocie z pracy, ponieważ to, co wiem o sobie, jak ja o sobie myślę, ale też co jakby tak naprawdę najbardziej obiektywnie, jak się da, umiem o sobie powiedzieć, też mi bardzo dużo powie o tym, jaką ja być może mam też perspektywę na innych, albo też pokaże mi też, jak bardzo ja mogę dostrzegać inne rzeczy niż tylko i wyłącznie, nie wiem, dobre strony, złe strony, swoją perspektywę, perspektywę innej osoby. Więc warto sobie na przykład zadać kilka pytań o takich jak, co wiem o sobie. To na przykład to, jak spostrzegam rzeczywistość i jak patrzę w przyszłość. To znaczy, tutaj mamy takie sformułowanie pół szklanki pełne versus pół szklanki puste. My jesteśmy w taki sposób zbudowani już od urodzenia, że czasami widzimy zawsze wszystko w różowych barwach, tak? Albo zawsze widzimy pozytywy, albo na przykład zawsze jakby dążymy do celu, do rozwiązań, jesteśmy zogniskowani, skoncentrowani na tych rozwiązaniach, czyli jakby w pełni widzimy pół szklanki pełne, jakby obojętnie, co by się działo wokół nas, ale też obojętne, co się dzieje z innymi, to zawsze próbujemy znaleźć pozytywy tej strony. I to jest bardzo dobre podejście w momencie, kiedy potrzebujemy motywacji, działania, jakiegoś napędu do rozwiązań, do znalezienia rozwiązania, czy też do osiągnięcia celu, ale w zderzeniu z drugą osobą, która no na przykład ma dokładnie odwrotnie, czyli widzi pół szklanki puste. Na przykład to są osoby, które zawsze jak przychodzi weekend, to mówią, że szkoda, że jest taki krótki. Jak mamy wolny dzień, to szkoda, że to tylko jeden wolny dzień. Jak przyjeżdża do nas rodzina na jakiś, którą bardzo na przykład lubimy, ktoś nas odwiedza, to zamiast jakby ucieszyć się z tego, że w ogóle te odwiedziny są, to czasami, no wiemy, że przyjeżdżają, ale jakby nasze myśli skupiają się głównie wokół tego, że no tak, ale pojadą i nic się nie zmieni. Więc jakby w zderzeniu z takimi osobami, które rzeczywistość trochę spostrzegają z tej przeciwnej, można byłoby rzec, perspektywy, to w życiu codziennym może się tak zdarzyć, że to jakby nam nie przeszkadza. Po prostu my widzimy tak, ktoś widzi coś inaczej. Czasami mamy pewnego rodzaju spięcia, czasem rodzinne, czasem takie towarzyskie, w których
jedni drugim czasami zarzucają, że po prostu no, rzeczywistość jest jednak trudna, a ty ciągle widzisz w różowych barwach, zejdź na ziemię, spójrz, jak jest naprawdę. Otóż to naprawdę jest bardzo często gdzieś po środku między tym, co jest pozytywne, a tym, co jest negatywne. I na takim naszym towarzyskim gruncie, rodzinnym gruncie, co najwyżej może być to jakby takim punktem styku i czasami różnego rodzaju kłótni i niedomówień. Natomiast jeśli wkraczamy na grunt medyczny i kontakt z drugim pacjentem i my jesteśmy takimi osobami, które zawsze widzą pozytywnie i dążą do celu, a natrafimy na osobę, która normalnie na co dzień w swojej rzeczywistości, w swoim życiu ma te odmienne spostrzegania, to bardzo często takie nadmierna próba wdrukowania w nią w pewien sposób mojego punktu widzenia może się okazać, że generujemy w ten sposób w drugiej stronie pewnego rodzaju, może nie agresję, ale pewnego rodzaju irytację na wstępie, a im bardziej jesteśmy w tym, może nie nachalni, ale tacy, że no chcemy jakby doprowadzić do takiej sytuacji, w której ta druga strona no po prostu spojrzy naszymi oczami, jak to się mówi, wyjrzy przez to samo okno, to może się okazać, że z tej irytacji powstanie pełen opór i takie sformułowanie, że no, po prostu się nie dogadamy, ponieważ ja widzę świat inaczej. I może być tak, że mój pacjent w ogóle na co dzień ten świat widzi inaczej i próba pokazania mu z drugiej strony nie jest jego próbą, to nie jest jego okno. On jakby patrzy zawsze z innego i sam organicznie jakby wewnątrz siebie nie jest w stanie spojrzeć tą pozytywną stroną, w ten pozytywny wymiar, ponieważ no nie ma takiej struktury, tego nie potrafi. Można się tego w pewnym sensie nauczyć w ciągu życia, ale przy takich pojedynczych spotkaniach, jakich jest na przykład rodzaj pracy, czy tygodniowy, czy trzytygodniowy, czy na jakimś turnusie, jakby próba zmiany tego jest po prostu niemożliwa, a próba przepchnięcia swojego spostrzegania rzeczywistości może narobić troszeczkę więcej szkód niż zyskać pozytywów. Szczególnie ten wymiar zwiększa się, albo też ta granica, czy ten dystans powiększa się wtedy, kiedy druga strona jest po ciężkich przeżyciach i kiedy nie wiemy, w jakiej jest sytuacji i nie mamy tej jej perspektywy, że po prostu teraz jest taki moment, że ja jakby wszystko widzę tak, widzę, jestem agresywny, jestem gniewny, chcę się izolować, nie chcę współdziałać, nie chcę współpracować, jestem smutny, jestem wycofany, jestem schowany w sobie i po prostu teraz jest taki czas i ten czas będzie dla niektórych krótki lub długi i on jest nie do określenia praktycznie w tym momencie, kiedy my spotykamy się z tą osobą jako fizjoterapeuta. Natomiast ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak mamy i żebyśmy też na to po prostu mieli uważność. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy fizjoterapeutą, który pół szklanki pusty widzi, to też w pewnym sensie narażamy się, jeśli bardzo mocno jakby funkcjonujemy w tym systemie, że narażamy się, że popadniemy też w pewnego rodzaju taki stan rzeczywiście braku, może nie zaangażowania, ale braku takiego energetycznego, który widząc ten cały problem, to całe cierpienie, które otacza nas wokół w postaci naszych pacjentów, czy ta świadomość, jak ma ten konkretny człowiek, z którym dzisiaj pracuje, powoduje, że może to z kolei no, wysysać nas trochę energetycznie, trochę nas rozładowywać w tej pracy, którą wykonujemy. I wtedy warto byłoby się zastanowić nad tym, czy jakby to, jak jestem skonstruowany i miejsce, w którym pracuję, czy też ludzie, z jakimi pracuję, jeszcze dodatkowo nie powoduje, że gdzieś po drodze tracę siebie i nie dość, że nie pomagam drugiej stronie, bo nie jestem wspierający, ale też i nie pomagam sobie, bo powoli, pomału zużywam siebie i coraz trudniej mi będzie i widzieć cel w pracy i być w tej pracy po prostu zaangażowanym. Innym pytaniem jest, jak bardzo jestem otwarty na innych, to znaczy jakie wartości kierują moim życiem, jaki ja mam system działania, jakie strategie przyjmuję wtedy, kiedy jestem ja w trudnych sytuacjach albo jakieś wyzwania są po drodze.
Ten system takiej otwartości na innych, to głównie chodzi o to, że czy my na przykład w momencie, kiedy jesteśmy bardzo dobrze usytuowani, jesteśmy zdrowi, generalnie mamy zabezpieczone wszystkie swoje podstawowe potrzeby i na dokładkę jeszcze nie mamy poczucia zagrożenia, bo jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, to powoduje, że czasami trudniej nam dostrzec inną osobę, która ma troszeczkę inaczej. I na przykład bardzo łatwo przez to popadamy różnego rodzaju ocenianie, opinie, takie stygmatyzowanie, które no w jakiś sposób w naszych oczach, na poziomie oczywiście podświadomości, degraduje nam tą drugą stronę i powoduje, że nasze zaangażowanie w aktywność z nią jest po prostu inne. Nie chcę powiedzieć mniejsze, ale bardzo często inne, idące właśnie w tego kierunku takiego słabszego działania. I w takim codziennym funkcjonowaniu, jeśli te odmienności są bardzo duże, to bardzo często też dochodzi do tego, że my zaniechamy, po prostu powoli, stopniowo ograniczamy kontakty z ludźmi, którzy są odmiernych, nazwijmy to sobie, odmiernej wizji życia, odmiennej strategii działania. Jeśli to są ludzie w zespole, z którym pracujemy, którzy nas otaczają, wycofujemy się ze współpracy, stając troszeczkę na takiej linii, okej, ja wiem, co mam robić w swojej własnej działce i to wystarczy. Natomiast przez to, że mam trudność w kontakcie z tą osobą, która jest o takich odmiennych systemach działania, to może się okazać, że to ograniczenie spowoduje, że to ja się wycofam z pracy w zespole i na tym będę zarówno nie skorzystam ani ja, ani mój pacjent. Inną rzeczą, która już troszeczkę wypłynęła na pierwszym wykładzie, jest to, czy umiem słuchać innych, to znaczy, czy kiedy druga strona mówi, co się dzieje w mojej głowie, czy umiem słuchać tak w pełnym tego słowa znaczeniu. Na pierwszym wykładzie przytoczyliśmy sobie umiejętność słuchania, aktywnego słuchania, która ma tam cztery fazy, a jedną z podstawowych jest między innymi to, że nie, przede wszystkim nie, staram się nie myśleć w momencie, kiedy słucham drugiej osoby. To znaczy staram się być na tyle, mieć otwarty i wyczyszczony umysł, skoncentrowany na słowach, które płyną od mojego pacjenta, albo też na komunikatach niewerbalnych płynących z jego ciała, które mówią o tym, że które mogą mi podpowiedzieć, w jakim stanie on aktualnie jest. A żeby tak było, to nie mogę się zajmować na przykład ocenianiem tego pacjenta, które czasami pojawia się, kiedy mam problem w wywiadzie z zebraniem dodatkowych informacji albo nawet takich podstawowych, bo bardzo trudno mi się z pacjentem rozmawia, trudno uzyskać od niego odpowiedzi. Być może w trakcie tej rozmowy jest nadmiernie agresywny i ja za szybko biorę to do siebie, nie filtrując tego w odpowiedni sposób przez sytuację, w jakiej się znajdujemy, tą sytuację medyczną. I to może też oznaczać, że bardzo szybko idę w ocenę, oceniam go, a jak go oceniam, to bardzo często jest to wynikiem takiego dialogu wewnętrznego, który prowadzę. Czyli innymi słowy, ja niby tą drugą stronę słucham, ale już wewnątrz swojej głowy prowadzę taki wewnętrzny monolog, który czasami jest uwarunkowany właśnie tym, jak swoje życie spostrzegam. Czy jeśli jestem pozytywny, to nie wiem, czasami te moje wewnętrzne myśli idą, jak mu jest trudno, idą w kierunku, w stronę litości, zastanawiania się, jakby to było, gdybym ja tak miał, i różnego rodzaju innych rozmów, w których przeplata się przede wszystkim taka próba dialogu z nim, dialogu ze sobą, oceny, ale one dzieją się wewnątrz nas. One są niewypowiedziane w słowach, ale wypowiedziane są w cudzysłowie w słowach w naszym umyśle. Wynik jest zawsze taki, że jeśli taki dialog wewnętrzny już się w mojej głowie toczy, to jest to równoznaczne z tym, że nie słucham drugiej strony. Ja po prostu już jej nie słyszę, a tym samym prawdopodobnie tracę bardzo dużo informacji, które po prostu od tej strony płyną, ponieważ jestem zajęty w pewnym sensie sobą. Z kolei jak reaguję na trudne dla mnie zachowania, czy też w życiu codziennym, taka świadomość
trochę z pogranicza właśnie takiej, nazwijmy sobie, reakcji pierwotnych, to znaczy, czy we mnie, co się we mnie tworzy, czy ja mam taką reakcję pod tytułem walki, czy też mam reakcję pod tytułem ucieczki, a więc jeśli sytuacja, w której jestem, albo która się wytwarza, jakaś energia, czy emocje, czy reakcje drugiej strony w trakcie tego spotkania, jakie wywołują reakcje we mnie. To znaczy, czy ja mam takie poczucie, że chcę stanąć w szranki, czy chcę walczyć, czy też być może chcę się wycofać i w takim układzie dobrze, nie będę wprowadzał swoich czynników, tylko po prostu zrobię to, co muszę zrobić i tyle. Świadomość moich reakcji, tego jak reaguję na trudne czy sytuacje, czy trudne zachowania drugich osób w moim życiu codziennym, ma również przełożenie na to, jak to się dzieje w sytuacji z moim pacjentem. Jeśli mam świadomość tego i umiem kontrolować to, że na przykład pacjent, który zachowuje się agresywnie, ja mam świadomość, że nie zawsze ta agresja jest skierowana do mnie. Tylko ta agresja może być właśnie czynnikiem tego, że jest pacjent w danej fazie walki z, nie wiem, rozpoznaniem, czy też właśnie walki ze stresem, czy po prostu w fazie oswajania w jakiś sposób tej sytuacji, czy też oswajania niepełnosprawności. To jeśli ja mam świadomość, że to jest jego reakcja na tą sytuację, a nie na mnie, to prawdopodobnie jest mi trochę łatwiej, choć nie zawsze to jest proste i takie zero-jedynkowe, opanować swoje reakcje, czyli na przykład swoje wzburzenie, swoje pobudzenie, swoją taką reakcję, potrzebę czasami ostrej odpowiedzi na agresję pacjenta, jeśli jestem taki nastawiony do walki, lub też być może takie zachowanie pacjenta spowoduje, że się ja wystraszę wewnętrznie i doprowadzi to do zaniechania mojej pracy z nim, co nie zawsze wiąże się z tym, że nie wykonuję z nim konkretnych ćwiczeń, ale może być tak, że wewnętrznie wycofam się z tej relacji z tą osobą, ponieważ być może będę się bał, być może nie będę wiedział, co zrobić, być może będę sam zły na tą osobę, że zachowuje się tak, a nie inaczej i fizycznie będę z tym ciałem pracował, natomiast zaniecham jakby wszystkich innych działań związanych z pracą z człowiekiem. To może powoli, stopniowo prowadzić również do tego, że w sposób taki zupełnie nieuświadomiony będę ograniczał również swoje działania względem niego do takiego niezbędnego minimum. Na poziomie nieświadomości to się dzieje, ponieważ generalnie się sobie podsumuję po wyjściu od pokoju pacjenta czy po spotkaniu z takim pacjentem, jak sobie powiem, czy zrobiłem to, co trzeba, to zazwyczaj na poziomie świadomym powiem sobie, że tak, zrobiłem. Natomiast gdybym zapytał siebie tak troszeczkę głębiej, czy zrobiłem wszystko, co można było i co trzeba było, to może się okazać, że nie wiem, skróciłem tą jednostkę, nie poszerzyłem jej albo nie zrobiłem tego, co należy, nie wyedukowałem dobrze pacjenta, albo nie byłem odpowiednio cierpliwy, albo byłem nadmiernie. Ciągle się spieszyłem, bo chciałem jak najszybciej zakończyć to spotkanie, bo było ono dla mnie samego niewygodne. Więc tego rodzaju moje własne zachowania na co dzień mogą się przełożyć na kontakty z pacjentem, bo tak jak już wcześniej wspominałam, jeśli ja mam świadomość tego i mam taką kontrolę, to ja będę w stanie swoje reakcje i swoje emocje powoli stopniowo opanowywać, nawet jeżeli mam pacjenta agresywnego. Natomiast jeśli ja nie mam świadomości tego, że mam pewne wzorce zachowań w życiu codziennym i że reaguję tak, a nie inaczej, to później po prostu będę je z automatu przekładał na swoje zachowania przy pacjencie i nie będę nawet w pewnym sensie wiedział, dlaczego reaguję tak, a nie inaczej i dlaczego z danym pacjentem idzie mi właśnie tak, na przykład źle, albo na przykład tak bardzo ten pacjent nie chce pracować, albo tak bardzo jest niezmotywowany, bo może być to właśnie taką trochę wypadkową tego, w jakim świecie on aktualnie w tym momencie jest, a wypadkową tego tak naprawdę, jak ja funkcjonuję w swoim świecie i jak bardzo w tym momencie oba światy są po prostu do siebie niesynchronizowane. Jak rozwiązuję trudne dla mnie sytuacje, szczególnie zachowania innych, a więc to jest trochę pochodna tego, co wcześniej wspomniałam. A co za tym idzie, później po pewnym czasie albo zaraz po,
w jaki sposób ja te swoje własne emocje wentyluję. To znaczy, jeśli jest taka sytuacja, że miałem trudne spotkanie, że mój pacjent był na przykład agresywny, albo był zdecydowanie zniechęcony, albo ciągle odmawiający, albo ciągle podważający w pewnego rodzaju zasadność pewnych działań. Na przykład, po co mi to i tak do niczego się już nie przydaje? Po co mam się uczyć chodzić, skoro to nie są moje nogi? I jakby zachowanie pacjenta to jedno, moje emocje to drugie na tym spotkaniu, ale często te emocje jakoś tam w sobie kumuluję i kiedy po tej wizycie pacjenta jestem sam wzburzony, czy zdenerwowany, czy wręcz nawet czasami po prostu, czy rozdrażniony, czy wyprowadzony z równowagi, to tak jak mówiliśmy sobie na pierwszym wykładzie, szczególnie w kontekście Calgary Cambridge Guide, przygotowanie do następnej wizyty, to znaczy pójście do następnego pacjenta i praca następną godzinę z następnym człowiekiem, będzie konsekwencją tego, co się wydarzyło przed chwilą. A więc jeśli ja jestem wkurzony albo wystraszony, to te emocje i ten stan przełożę na następnego pacjenta. Zwentylować, to znaczy coś w jakiś sposób świadomy ze sobą zrobić po to, aby rozładować to swoje napięcie, tak aby móc możliwie, jeśli jest to możliwe, wrócić do jakiegoś poziomu równowagi i z jakiegoś poziomu niższego niż byliśmy wcześniej rozpocząć kolejne spotkanie. No i jak dbam o siebie, to znaczy jak rozwiązuję trudne sytuacje, czy na co dzień, czy też w pracy, czy w zespole. W zespole to znaczy, jeśli się z kimś nie dogaduję, na przykład z jakimiś pielęgniarkami albo z lekarzami, to co ja wówczas robię? Czy omijam tych ludzi, ograniczam kontakty i nie pobieram informacji ważnych w kontekście pacjenta dla mnie, czy też wchodzę w jakiegoś rodzaju konflikty, które przekładają się później również na to, że praca całego zespołu jest w jakiś sposób po prostu zmieniona i można byłoby rzec, że nie przypomina raczej pracy w zespole. To jest, na co jeszcze można byłoby zwrócić uwagę, co jest warte wspomnienia w kontekście takiej pracy zespołowej, ale jak mam nadzieję słychać cały czas też w tle z pacjentem, to jest to, czy jesteśmy wewnątrz czy zewnątrz sterowalni. Jest trochę tak, że my spostrzegamy rzeczywistość i zawsze uważamy, że to jest jakby nasze zdanie i to, co mówimy, to, co myślimy, to jest nasze własne i to, co jakby efektem jest naszego działania, to jest czysto w 100% efektem naszego własnego ja. Natomiast czasem jest tak, że my jesteśmy o tym przekonani, natomiast czasem się mówi o tym, że jesteśmy jednak zewnątrz sterowalni. Taki najprostszy przykład jest wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś grupie i widzimy, że na przykład nasza koleżanka zawsze robi to, co robią inni. To znaczy chodzi na te filmy, co oglądają inni, chodzi do tych samych klubów, co chodzą inni. Na przykład patrząc na perspektywę grup pacjentowych, to na przykład to jest taki pacjent, który ma swój jakby zestaw ćwiczeń, ma swój program, ale rozgląda się po sali, rozmawia z innymi, podgląda innych i później na naszej terapii mówi, że on by chciał spróbować tego, co ma ten pacjent, albo na przykład takiej metody, w której prowadzony jest ten pacjent z drugiej sali albo z innego oddziału, bo ostatnio siedzieli na papierosie i się dogadali. To jest taka osoba, która jest przekonana o tym, że to jest jej zdanie, ale w rzeczywistości każdy rodzaj informacji, który do niej dociera z zewnątrz, modyfikuje jej postrzeganie rzeczywistości i zgodnie z tą informacją ona jakby modyfikuje również swoje zdanie. W pełni, najczęściej jest to tak, że jest to po prostu też nieuświadomione i to się po prostu dzieje, ale oczywiście osoba ta jest przekonana o tym, że to jest jej własne zdanie. Więc jak ja mam? Czy ja jestem wewnątrz sterowalny? To znaczy, że po prostu ja muszę przemyśleć to, czy też ja muszę to obgadać z innymi i wtedy muszę to przemyśleć. Czyli taka wewnątrz i zewnątrz sterowalność jest istotna w kontekście takiego uświadomienia sobie, jakim ja jestem, ale też w kontekście tego, jakiego mogę mieć z pacjenta.
właśnie na tym ostatnim przykładzie, że część pacjentów w rozmowie z nimi, kiedy oni nam jakby cały czas pokazują, że chcieliby tak, jak ma inny pacjent, że chcieliby tak, jak to mieli w innym ośrodku, w którym było wcześniej, że przyjechała rodzina, rozmawiali o tym i oni proponują to, czyli jakby cały czas przypływają różne informacje, które modyfikują podejście mojego pacjenta i czasami wyzwalają pewnego rodzaju problemy po drodze. Nazwijmy to sobie takie przeszkody, które no, z jednej strony czasami trudno jest pokonać, bo pacjent coś tam chce, ale z drugiej strony one nie są takie aż trudne do pokonania, ponieważ przez to, że ta informacja tak łatwo przypłynęła, ta konkretna, to równie dobrze, jeśli będziemy odpowiednio mocno zmotywowani, to znaczy użyjemy tych słów, które używa pacjent i tych kodów, w jakim pacjent się porusza. Na przykład, jeżeli podczas wywiadu zbierzemy dobrze informacje o tym, jakim językiem się pacjent porusza, jak spostrzega na świat, to będziemy mieli taki kanał informacyjny, w jaki sposób my na niego możemy wpłynąć, aby naszą informację też bardzo gładko przyjął i też się do niej zastosował. Jeżeli pacjent jest wewnątrz sterowalny, to znaczy taka osoba, która wypowiada się w taki sposób, wie pan, no ja nie jestem o tym przekonany, albo ja uważam inaczej, czyli tam takim bardzo mocno przodującym komunikatem jest komunikat ja, wówczas sposób komunikowania się z taką osobą i przekonywanie jej o tym, że nasz pomysł jest w tej chwili najlepszy, albo zespół w tej chwili to proponuje, albo badania mówią o tym, że takie i takie działanie najlepiej działa, nie będzie dla tego pacjenta wystarczające. My możemy użyć tych sformułowań, natomiast kluczem później będzie takie sformułowanie: proszę to przemyśleć. To znaczy my jakby podajemy informację, ale ubieramy ją w taką, że tak powiem, otorbiamy ją w takie sformułowanie, ale i tak wszystko należy do pana i ta decyzja, którą pan podejmie, będzie najważniejsza. To jest taki rodzaj przeformułowania, które powoduje, że ten pacjent słyszy, że on może podjąć decyzję i jednocześnie to powoduje, że nie będzie oporował albo będzie oporował zdecydowanie mniej na te propozycje, które jakby wypływają z naszej strony, a z którymi on być może na samym początku się po prostu nie zgadzał. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga na ogół i na szczegół. Jest trochę tak, że część z nas funkcjonuje na takim bardzo dużym poziomie uogólnienia. Oczywiście w niektórych sytuacjach to nie jest tak, że jakby w życiu tak akurat mamy, ale czasem jest tak, że niektórzy z nas funkcjonują, można byłoby powiedzieć, bez planu i bez listy działania. To znaczy bardzo chętnie rzucają się po prostu w wir i mówią trochę spróbujmy, zobaczmy jak będzie, po prostu pojedźmy i będziemy działali na miejscu i sobie wszystko zorganizujemy. W zespole, w pracy takiej zespołowej, ok, najpierw bez takiego wstępnego przygotowania ta osoba mówi, dobra, to rozeznamy troszeczkę bojem, zobaczymy jak będzie. Czyli innymi słowy, jest to taka osoba, która dość dużo ogólnie spostrzega, natomiast kiedy jakby zapytamy ją, no dobrze, ale jakbyś tak siadł i miał coś zrobić tak naprawdę szczegółowo, przygotować jakąś listę działania, to jakby to wyglądało, no to te osoby, które funkcjonują w codzienności albo w niektórych kontekstach na ogół, będzie dla nich bardzo trudne. Takim z życia wziętym przykładem jest na przykład, jak jedziemy gdzieś w grupie na wakacje, załóżmy, że nigdy nie wybieraliśmy się, no nie wiem, w rejs z żaglowcem, to jest taka wyprawa, która dla większości z nas może być nieosiągalna albo na której nie byliśmy, no to ludzie, że tak powiem, zogniskowani na ogół powiedzą, dobra, ale super przygoda, jedziemy. Natomiast osoby, które są zogniskowane na szczegół, to one zanim w ogóle pomyślą o tym, czy chcą, czy nie chcą, to w ich głowie zrodzi się najpierw taka myśl, dobra, to co ja muszę mieć ze sobą? Co ja muszę przygotować, co muszę zakupić, w co muszę się zaopatrzyć, co mnie tam spotka i tworzą całą taką listę rzeczy, którą muszą zabezpieczyć, aby w pełni korzystać jakby z tej sytuacji. I teraz odnosząc się do pracy w zespole, czy też pracy z pacjentem,
bo może w pracy z pacjentem będzie to trudniejsze, bo na samym początku my do końca nie wiemy, jak on funkcjonuje, ale w pracy w zespole zaczyna mieć to już swoje znaczenie, bo jeśli ja jestem fizjoterapeutą, który jest zogniskowany na szczegół, ale współpracuję z ludźmi, którzy, albo mam takich ludzi w zespole, którzy są właśnie, pracują bardzo mocno na ogóle, to może się okazać, że w tej bezpośredniej komunikacji pomiędzy nimi, między nami, w tej współpracy będzie dochodziło do zgrzytów, ponieważ my oczekując na przykład szczegółowej listy działań albo na przykład jakiegoś szczegółowego, takiej pewnego rodzaju recepty, informacji co do tego, na przykład od psychologa, jaki jest mój pacjent, jakie są jego takie psychologiczne potrzeby, w jakiej on jest teraz sytuacji, a nasz psycholog jest na ogół, to może się okazać, że właśnie nie dostaniemy tej listy, której oczekujemy, którą my potrzebujemy, żeby mieć poczucie kontroli sytuacji i wiedzieć, co robić. No i odwrotnie, jeżeli my jesteśmy takimi osobami w zespole, które ten szczegół sobie tak opracowują troszeczkę po drodze w rozpoznaniu bojem, a działamy na dużym poziomie uogólnienia, ale inni nasi koledzy zespołu z kolei są takimi osobami potrzebującymi jasnych, konkretnych, wypunktowanych rozwiązań, no to też będzie to rodziło problemy i czasami prowadzące nawet do konfliktu, ponieważ jakby nie odpowiadamy na swoje potrzeby. My jesteśmy z jednej strony sytuacji, a druga osoba jest z drugiej strony sytuacji i żeby się spotkać, jakby zacząć współdziałać, no to jeśli mamy już taką świadomość, że każdy z nas może działać na trochę innym poziomie szczegółu, to nasza świadomość powinna sprowadzić nas do tego, że powinniśmy się zastanowić, co ta druga strona, jak ta druga strona ma i żeby móc jej spokojnie wytłumaczyć, do czego ja potrzebuję takiego, a innego sposobu działania. I trzecia rzecz na celi od problemu, to z kolei bardziej rzeczywiście można odnieść do pracy z pacjentem, ponieważ w rzeczywistości medycznej czasem jest tak, że część naszych pacjentów motywuje się na cel. To znaczy podejmuję jakieś działania, aby być sprawniejszy. Będę ćwiczył, będę trenował, będę stosował wszystko to, co Pan zalecił, żeby być fizycznie sprawnym i po prostu funkcjonować, działać jak najszybciej stąd wyjść, żeby wrócić do działania, żeby wrócić do życia. To są wszystko sformułowania, które pacjent będzie używał i za którymi stoi właśnie taka motywacja na cel. Natomiast są też osoby, które są zmotywowane od problemu. To znaczy, że one swoje działania podejmują w taki sposób, aby one będą formułowały swoją motywację w ten sposób. Będę ćwiczył, aby nie być chorym. Będę działał, aby nie przydarzyło mi się tak po raz kolejny. Więc jedna i druga strona, jeden i drugi rodzaj motywowania jest rodzajem motywacji, jakby może nie na rozwiązanie, ale na pewno w kierunku działania, przy czym musimy wiedzieć, że każda z tych stron potrzebuje pewnego rodzaju innych narzędzi do tego, żeby jej pomóc w tym, gdzie funkcjonować. Jeśli jestem zorientowany na cel i robię wszystko jakby, żeby się zogniskować, żeby działać, żeby być zdrowym, żeby chodzić, żeby jak najszybciej być sprawnym, żeby pomóc rodzinie, żeby do rodziny wrócić, to z perspektywy fizjoterapeuty nie będziemy mieli większych problemów, ponieważ ten pacjent jest zaopatrzony jakby z automatu w taki napęd do działania i będzie nam trochę prościej. Pytanie jest tylko, czy sytuacja, w której pacjent się aktualnie znalazł, pozwala mu skorzystać z tego, co do tej pory właśnie miał jakby wdrukowane w swój system działania. Natomiast pacjenci, którzy są od problemu, oni będą jakby ciągle szukali pewnego rodzaju kłopotów. No tak, mamy tutaj ćwiczyć, ale co z tego, skoro moja kostka jest taka? Co z tego, skoro jeszcze nie siedzę? Co z tego, jeśli nie mogę tej nogi dociążyć? Co z tego, jakby przechodzę tutaj ten korytarz, ale na zewnątrz ciągle mam problemy? I fizjoterapeuta może to odbierać, że mój pacjent jakby ciągle szuka jakiegoś problemu, żeby czegoś nie zrobić, żeby czegoś nie zdziałać. To nie jest tak.
Jest raczej w ten sposób, że mój pacjent wykona te działania, wykona czy czynności, na pewno się zastosuje, albo będzie większa szansa, że się zastosuje do tego, o co proszę i to, co zalecam, ale dopiero wtedy, jak rozwiąże wszystkie swoje dylematy związane jakby z tą ścieżką działania. To są osoby, które w takich pracach zespołowych, one ciągle widzą jakieś problemy i dopóki tych problemów nie rozwiążą, to nie pójdą dalej. I tak samo będzie z naszym pacjentem. Jeżeli my jakby cierpliwie nie będziemy odpowiadali na jego te ala problemy i potrzeby, to tak de facto nie będziemy mogli się iść do przodu, bo on ciągle będzie się zatrzymywał, ciągle będzie je rozpatrywał, dopóki ich sam nie rozwiąże. Jest to taki rodzaj zabezpieczenia przed tym, żebym dobrze skontrolował sytuację, w której idę. Tak de facto, tak najogólniej można byłoby to nazwać. I trochę tak podsumowując, ten wcześniejszy slajd i ten, generalnie chodzi o to, jak aktualnie toczy się moje życie jako fizjoterapeutę. Jak ja się w nim mam, jaką mam nad nim kontrolę, z jakich rzeczy właśnie sobie zdaję sprawę, a z jakich powinienem sobie zdawać sprawę w momencie, kiedy pracuję z drugim człowiekiem w trudnej sytuacji. I teraz już przechodząc trochę jakby bardziej, ponieważ to, co do tej pory było, to chciałam Państwa trochę przygotować pod takim kątem, że jest niezmiernie ważne to, jak ja mam i czy ja mam świadomość, jak ja mam. Ponieważ ta świadomość pozwoli mi lepiej zrozumieć drugą stronę od tego, od pacjenta, jak pacjent ma, choć już dużo o tym powiedzieliśmy na wykładzie wcześniejszym, aż po to właśnie, jak mają inni członkowie mojego zespołu. Ponieważ to, jak oni są zbudowani, jak są skonstruowani, jak oni funkcjonują jako jednostka, pozwoli mi też współdziałać z nimi w odpowiedni sposób, albo nazwijmy to sobie omijać te elementy, które są trudne w tej współpracy, lub też umieć je łatwiej rozwiązać, ponieważ jakby nie zawsze omijanie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli mówimy o pracy zespołowej, no to współdziałanie jest takim najlepszym rozwiązaniem, tylko pytanie jest, czy my mamy narzędzia do tego, żeby w tym zespole działać. Ja bym nie chciała wchodzić w takim rozumienie psychologiczne zespołu, więc nie będę omawiała konfliktów zespołowych, ani jak te konflikty rozwiązywać, ponieważ jakby to cały ten pakiet trzech wykładów nie jest tym tematem. Ja jakby cały czas zogniskuję troszeczkę te działania wokół właśnie poprzez pracę w zespole nad pracę z pacjentem. I widzę, że dołączyło kilka osób, bardzo się cieszę, witam serdecznie. Pozwolę sobie wyłączyć kamerę, żeby zogniskować troszeczkę bardziej Państwa na treściach. Będzie łatwiej, mam nadzieję, wtedy kupić się i wtopić w to, co jakby omawiamy sobie w tym momencie. Zespół, są różne definicje zespołu i nie będę tutaj żadnej przytaczać, ponieważ jakby nie o to tak do końca w tym chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli w swojej jednostce medycznej czy na swoim oddziale, jaka grupa ludzi tam jest zatrudniona, jaka grupa ludzi będzie się tam z pacjentem spotykała, ponieważ są oddziały, na których pracują zespoły bardzo małe, wyposażone głównie w lekarza, fizjoterapeutę i pielęgniarkę. Natomiast są też oddziały, w zależności od tego, jak dana jednostka medyczna jest wyposażona albo jakie ma zasoby finansowe głównie, cały sztab ludzi, którzy w tym zespole mogą działać jakby na co dzień właśnie w takim dużym zespole lub od czasu do czasu z tego dużego zespołu tworzą się małe, konkretne takie, nazwijmy sobie mikrozespoły, w których już bezpośrednio funkcjonujemy na rzecz pacjenta, którym się zajmujemy. I tutaj może nie idealny, ale im bardziej wszechstronny zespół, o tak to chyba sobie nazwijmy, tym łatwiej będzie naszego pacjenta zaopiekować, bo już nie chodzi tylko o to, czy mamy ortopedę, chirurga, neurologa czy neurochirurga, który zaopatrzy naszego pacjenta w sposób taki bezpośrednio dla niego ważny w kontekście uratowania życia czy zabezpieczenia zdrowia, które my później będziemy poprawiali, ale również innych lekarzy specjalistów, którzy być może przychodzą, dochodzą i konsultują naszego pacjenta, czy jak bardzo duży zespół pielęgniarski jest. Czy to jest taka sytuacja, że jest bardzo dużo pacjentów, a mało pielęgniarek, pielęgniarzy,
w związku z czym jakby nasza wzajemna relacja w tym zespole będzie trudna, bo jest trudno o czas wspólny, w którym będziemy rozmawiali o naszych pacjentach, albo być może ci ludzie w ogóle nie mają jakby najmniejszej ochoty tego robić, bo nie mają czasu w ogóle wykonać swoich czynności. Czy my mamy psychologa? I teraz pytanie, jak ten psycholog funkcjonuje? Czy on funkcjonuje trochę jak taki elektron na orbicie, to znaczy jest przy pacjencie, jest z pacjentem, pracuje z nim, ale czy jest w zespole? I czy jakby zarówno on, jak i zespół może korzystać z tego, że ten psycholog w zespole jest? Czy my mamy pracownika socjalnego, technika ortotycznego, czy też innych specjalistów w zależności, czy mamy dorosłego, czy dziecko? I jeszcze raz, im większy, im wszechstronniejszy zespół, tym można byłoby powiedzieć, że opieka pełniejsza, ale prawda jest taka, że zespół jest dopiero wtedy, tak najprościej rzecz ujmując, kiedy pomiędzy nim przepływa informacja, a sposób komunikowania się jest otwarty i jasny. Czyli w sumie, żeby mówić o zespole, to trzeba powiedzieć o rzeczach dwóch, że my naprawdę jako członkowie chcemy ze sobą współpracować, a ta współpraca przejawia się w płynnym przepływie informacji i otwartości na informacje z drugiej strony. To znaczy, że może być grupa ludzi pracować na oddziale i może to nie być zespół. My możemy to nazywać zespołem, ale w rzeczywistości, jeśli lekarz przychodzi, robi swoje, wychodzi, my przychodzimy jako fizjoterapeuci, zabieramy pacjenta na salę gimnastyczną, pracujemy z nim, odprowadzamy go na salę i to wszystko. Psycholog zabiera później na następnej godzinie pacjenta do siebie, rozmawia z nim, odstawia go na salę albo pacjent wraca na salę i to znowu jest wszystko. To najprościej rzecz ujmując, można to podsumować w ten sposób, że owszem, na oddziale jest grupa ludzi pracująca z konkretnymi pacjentami, ale nie możemy nic tak do końca powiedzieć, że jest to zespół. Oczywiście przedstawiam Państwu taką bardzo mocno uproszczoną definicję i formułę, ale chodzi między innymi po to, żebyśmy się nie rozkminiali nad tym, co dokładnie jest zespołem, jak on funkcjonuje, jakie są zasady, bo musielibyśmy sięgnąć wręcz nawet do teorii biznesu, żeby tak dokładnie temu się przyjrzeć. Natomiast na kanwie medycznej jest to są takie podstawowe zasady, czyli współdziałanie świadome, otwarte i naprawdę działanie w zespole, a taką funkcją działania tego zespołu jest przede wszystkim przepływ informacji, komunikowanie się i otwartość na zdanie specjalisty innej dziedziny. Mamy różne formy opieki, które wytwarzają nasze różne style działania w zespole. Może by to być opieka krótkoterminowa czy opieka długoterminowa. Krótkoterminowa to taka, kiedy no jakby okres przeżycia naszego pacjenta jest bardzo taki krótki i bardzo często praca zespołu sprowadza się do wykonania procedur medycznych i bardzo krótkich, jasnych komunikatów, takich dyrektywnych pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, ponieważ w zależności od stanu klinicznego pacjenta, no jakby to przede wszystkim wyzwala pewien rodzaj zachowań, pewien rodzaj reakcji komunikowania się. Natomiast opieka długoterminowa, ona też ma różne definicje, ale patrząc na to tak z perspektywy fizjoterapeutycznej, jeżeli jesteśmy w ośrodku rehabilitacyjnym, przyjeżdża pacjent do nas na przykład na miesiąc albo na 3 tygodnie, albo na przykład na pół roku, to bez względu na jednostkę czasową w rzeczywistości mamy już do czynienia z takim przedziałem czasowym, w którym po prostu ten pacjent będzie przez dłuższy czas pod wpływem naszego wspólnego działania i będziemy mieli szansę tak naprawdę przy nim roztoczyć wszelkiego rodzaju aktywności, które łączą się z działalnością zespołu. Jaki może być model pracy w zespole? Takim, nazwijmy to sobie, może nie idealnym, ale takim optymalnym na oddziale, w którym zajmujemy się z pacjentem w sytuacji w stresie pourazowym. Jednym z takich dobrych technik, nazwijmy dobrych praktyk w pracy zespołowej jest przede wszystkim odprawa w dużym zespole tak zwanym. To znaczy, że spotykamy się w dużym zespole w zależności od jednostki medycznej, na przykład jest to zespół lekarzy, są to pielęgniarki, są to psycholodzy, są to fizjoterapeuci.
lub też przedstawiciele, czy też prowadzący, czy koordynatorzy, czy szefowie tych zespołów, czyli na przykład siostra oddziałowa, szef fizjoterapeutów, szef psychologów, albo ten psycholog, który po prostu na tym oddziale jest, i lekarz, czy lekarze wszyscy prowadzący, czy tylko lekarz i ordynator. Chodzi o to, że zanim fizjoterapeuta wybierze się do pacjenta, zanim go spotka i zanim jakby sam się z nim rozmówi, żeby otrzymał krótką informację o pacjencie, do którego idzie, którego będzie również obejmował swoją działalnością fizjoterapeutyczną. Chodzi o to, żeby nie iść zupełnie bez żadnej wiedzy o nim, ponieważ wtedy będzie nam trudniej właśnie zareagować na trudne reakcje mojego pacjenta. Im więcej o tym pacjencie wiem, tym tak naprawdę będzie mi łatwiej zrozumieć jego zachowania, jego reakcje i tym samym opanować swoje emocje i swoje reakcje w związku z tym. Więc jak już jestem wyposażony w nawet taką bardzo podstawową informację o tym, plus przyjrzenie dokumentacji, wówczas mogę iść na swoją pierwszą konsultację fizjoterapeutyczną i zgodnie z tym, co mówiliśmy na pierwszym wykładzie, przeprowadzić wywiad w modelu disease illness, a więc jakby zebrać informacje od mojego pacjenta i dowiedzieć się jakby w moim kontekście, z mojej perspektywy, moimi narzędziami, jaki ten pacjent jest. A więc tutaj wszedłby model disease illness oraz cała ta perspektywa pacjenta, a więc zadanie pytań o oczekiwania, obawy, wyobrażenia. I nawet jeśli takich pytań, po zadaniu pytania my nie uzyskamy odpowiedzi, bo tak też może się zdarzyć, że nasz pacjent po prostu będzie siedział, patrzył na nas i milczał i my nie dostaniemy żadnej odpowiedzi, to po prostu nie wyprowadzamy się z równowagi, nie denerwujemy się, tylko zaznaczamy, że tych odpowiedzi nie uzyskaliśmy. I później po takim spotkaniu naszej konsultacji fizjoterapeutycznej, kiedy mamy kolejną odprawę i to może być ponownie w takim dużym zespole lub też już w tak zwanym małym zespole, to znaczy w tym zespole, który bezpośrednio pracuje z tym pacjentem, czyli z jego lekarzem prowadzącym, z jego psychologiem, być może z pielęgniarkami danego dnia, które albo tymi, które najbardziej tego pacjenta znają. Jest to odprawa, w której wszyscy członkowie zespołu wymieniają się informacjami jakby ze swojej perspektywy. Czasem jest tak, że pacjenci jakby dzielą informacje i niektóre informacje udzielają lekarzom, niektóre informacje udzielają fizjoterapeutom. Czasem jest tak, że w sytuacji pacjenta, który w ogóle niewiele mówi, bo jest w takim, a nie innym stanie albo w takiej, a nie innej fazie, może się okazać, że zupełnie te informacje są szczątkowe i zebranie jakichkolwiek informacji od różnych członków w ogóle będzie jakąś sumą, dzięki której będziemy coś mogli zespołowo się dowiedzieć czy ustalić. Te odprawy w małych zespołach czy w dużych, ale głównie chodzi o to, że jeżeli mamy na oddziale osobę pracującą w perspektywie psychologicznej, czy terapeutę, czy psychologa, to w tym momencie, kiedy wymienimy się uwagami, chodzi między innymi przede wszystkim o ustalenie aktualnej sytuacji psychologicznej pacjenta. To psycholog z jednej strony podpowiada nam na takiej dużej odprawie, co jest ważne na dzisiaj, co jest ważne na teraz, co jest ważne na ten okres. To on jakby dowiaduje się od pacjenta, czy też od rodziny pacjenta o historii jego życia, wybiera to, co jest ważne i udziela wskazówek pozostałym członkom zespołu, a więc no, również nam, fizjoterapeutom, jak rozumieć aktualny stan psychiczny pacjenta, jak reagować w konkretnych sytuacjach. Być może jak pacjent obecnie w tym czasie rozładowuje swoje napięcie, z jakimi reakcjami najczęściej będziemy się spotykali. Od niego też dostaniemy wskazówki co do tego, co my teraz możemy mówić, jak nie powinniśmy reagować, albo jakie rodzaje reakcji będą najbezpieczniejsze dla naszego pacjenta, ale również jakiego rodzaju reakcje będą bezpieczne również dla nas. Więc to jest cała taka grupa informacji, którą możemy pozyskać po prostu od tego członka zespołu, który pracuje na głębszym poziomie z naszym pacjentem, albo inaczej, który ma głębsze zrozumienie tego, w jakim świecie ten nasz pacjent w tej chwili jest, czy też utknął, dlaczego z nim może przejść z jednej fazy do drugiej fazy, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, bo bez zrozumienia tego
jak pacjent w danym momencie ma, nie będziemy umieli zaakceptować tego, jak pacjent zachowuje się w trakcie naszej pracy. Będzie nam trudno zaakceptować to, że nie wykonuje działań, bo my go od razu zakwalifikujemy jako niezmotywowanego, niechcącego, niedziałającego, oporującego, działającego ciągle wbrew. A jeśli dostaniemy takie informacje, w których mamy szansę lepiej zrozumieć drugą stronę i dostaniemy też jakby jasne wskazówki, co jest bezpieczne, co jest dobrze robić w tym momencie, a co jest niebezpieczne, co naszego pacjenta będzie wzbudzało albo wręcz przeciwnie, co go będzie po prostu wygorszało tak, że w ogóle nie będzie chciał reagować i działać, to korzystając z tych bardzo konkretnych wskazówek na podstawie wywiadu i działania psychologa z tym pacjentem, będziemy mogli w pewnym sensie sprawniej wykonywać naszą pracę, ponieważ dzięki temu będzie nam troszkę łatwiej nawiązać naszą relację terapeutyczną. My i tak jesteśmy w jakiejś tam relacji z pacjentem, byśmy powiedzieli, że to jest relacja interpersonalna. Każdy z nas jakieś relacje nawiązuje na co dzień, więc z pacjentem ta relacja też jakaś jest nawiązana. Natomiast chodzi o to, żeby to relacja była terapeutyczna, więc taka, która stwarza środowisko ku temu, że ten pacjent czuje się bezpiecznie, że on rozumie, że wszystkie działania wokół niego, które są wykonywane, są na jego rzecz, ale bezpiecznie to znaczy tak, że my rozumiemy, w jakiej on jest sytuacji, bo on słowo bezpiecznie ma zniekształcone, jakby poczucie w ogóle bezpieczeństwa jest zniekształcone, natomiast to, że my będziemy mówili, że jest wszystko okej, dla niego w jego odbiorze po prostu okej nie będzie. A więc to pozwoli nam w pewnym sensie w większym spokoju pracować i wykonywać nasze zadania, natomiast pozostałe jakby dni, pozostałe tygodnie i to, w jaki sposób my będziemy kolejne etapy w naszych działaniach fizjoterapeutycznych osiągali, czy też jakie etapy będzie osiągał nasz pacjent tak de facto, będzie już zależało od tego, jakie warunki są współpracy nas z nim, ale też nas pomiędzy nami w zespole i również z rodziną i czy ta rodzina jest, czy też nasz pacjent jeszcze dodatkowo stracił rodzinę i jest w żałobie. No i ostatecznie monitorowanie działań w kontekście relacji terapeutycznej, a więc to zazwyczaj ma miejsce na kolejnych odprawach. Teraz w zależności od tego, z jakim ośrodkiem mamy do czynienia, czy to jest znowu odprawa w dużym zespole, której są plusy i minusy, bo możemy jakby spojrzeć na dużą liczbę pacjentów z perspektywy wielu osób, ale też są i minusy, ponieważ nie możemy się skupić jakby na tym konkretnym pacjencie, z którym my na przykład mamy problem. Natomiast jeśli to jest mały zespół, to jest to o tyle prostsze, że wówczas monitorowanie tych działań jest jakby tak naprawdę skondensowane wokół tej jednej osoby, być może z którą tylko my mamy problem, albo która w ogóle stwarza pewnego rodzaju kłopoty. Nie w takim rozumieniu, że stwarza kłopoty fizyczne na oddziale, ale jakby którą trudno jest nam prowadzić ze względu na to, w jakim jest stanie klinicznym. Co jest ważne dla nas w związku z tym, jako fizjoterapeutów i co my możemy pozyskać z działania wymiany informacji w zespole, a szczególnie z wymiany informacji z psychologiem. A więc to, co usłyszeliście Państwo na drugim wykładzie, historia życia pacjenta i nawet nie chodzi o to, żeby znać jej w szczegółach, ponieważ to do psychologa należy takie przesianie tej historii i wydobycie rzeczy najistotniejszych i najważniejszych na dzień dzisiejszy, do tego, żebyśmy my mieli lepsze rozumienie sytuacji pacjenta. To, jakim był człowiekiem przed, to jak zazwyczaj działał, co go zazwyczaj motywowało, jak funkcjonował, jeśli to w ogóle jest możliwe do zebrania. I on przesiewa te informacje po to, aby dać nam wskazówki do tego, żeby nasza wiedza o nim była odpowiednio szeroka, ale przede wszystkim taka, żeby nam było łatwiej zrozumieć, dlaczego nasz pacjent jest taki, a nie inny. Od psychologa czy też terapeuty możemy się też dowiedzieć, jakie etapy oswajania niepełnosprawności w tej chwili pacjent przychodzi, a więc na którym jakby jest etapie, czy szoku, czy buntu, czy nadziei, czy akceptacji. I szczególnie w tych pierwszych dwóch fazach, jeśli jest tam, to świadomość tego, jakie objawy fizjologiczne, jakie stany emocjonalne ten pacjent może pokazywać, jakie czasami reakcje patologiczne będą w związku z tym występowały, jest bardzo ważne, żebyśmy my nie byli zaskoczeni.
i żebyśmy właśnie tych różnych reakcji, szczególnie patologicznych, nie odbierali do siebie i nie reagowali na nie zwrotnie, ponieważ to tylko bardzo często będzie jeszcze wzmacniało te reakcje pacjenta. Też na ostatnim wykładzie usłyszeliście Państwo o czymś takim jak okno tolerancji, czyli ten obszar działania, w którym pracujemy z pacjentem i który też jakby powinien być ściśle określony dla konkretnego pacjenta, i tu też duża rola psychologa, żeby jakby nam przedstawił, w jakich widełkach, w jakich obszarach będzie nam po prostu łatwiej działać. Nasza własna uważność na aktywację i wzbudzenie pacjenta, czyli trochę taka uważność na jego fizjologię, ponieważ to przyspieszony oddech, tachykardia, przyspieszone ciśnienie, przyspieszone tętno, potliwość, nerwowość wcale nie muszą być efektem tylko i wyłącznie ćwiczeń, które wykonujemy, ale właśnie na przykład reakcji naszego pacjenta takiej psychologicznej w związku z tym, że być może coś mu się przypomniało, być może miał jakiś flashback, być może jakaś scena do niego wróciła i w trakcie wykonywania naszych ćwiczeń po prostu ten stan kliniczny, fizjologiczny pacjenta wzbudził się niekoniecznie w związku z tym, że wykonywał jakieś ciężkie ćwiczenie, tylko może jest to wypadkowo jakby kilku sytuacji. Co za tym idzie, również taka uważność i świadomość, jakie triggery aktywizują pacjenta, szczególnie te triggery takie pobudzające, a więc takie, które doprowadzają no właśnie do agresji, do wybuchów złości, do gniewu, albo być może do takiego nagłego wycofania się i odmowy współdziałania i odmowy wykonywania ćwiczeń danego dnia. Informacja o tym będzie dla nas ważna, jakie są aktualne sposoby rozładowania napięcia, jakie stosuje pacjent, czy na przykład zawsze krzyczy i w ten sposób sobie rozładowuje napięcie, czy nagle wpada w płacz i co w związku z tym my powinniśmy zrobić, czy mamy zrezygnować z ćwiczeń, czy mamy chwilę przy nim pobyć, czy mamy to przeczekać i w ogóle w jaki sposób się zachować w danej sytuacji, po to, żeby móc później kontynuować swoje działania, też nie odnosząc tego w jakiś tam sposób do tego, że my coś zrobiliśmy, co wywołaliśmy to, choć być może tak jest, ale przede wszystkim jak tym zarządzić, aby pacjent no, mógł bezpiecznie rozładować to napięcie, jakby cel, terapia i nasza relacja została zachowana bez większych szkód. Wywiad Model Disease Illness już omówiliśmy sobie, więc jakby nie będę tutaj się zatrzymywać, bo na pierwszym wykładzie dość dużo czasu poświęciliśmy temu. Natomiast ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że wszystkie nasze działania, od tego jak mówimy, co mówimy, od tego co robimy, poprzez dotyk, pozycje, które wybieramy, ruch, który pacjent ma wykonać, ruch naszego ciała, dynamika otoczenia, która wokół tego pacjenta jest, czasami żartów, które używamy, które no, są takim bardzo specyficznym narzędziem i nie każdy pacjent jest w stanie ten żart przyjąć albo po prostu na tym samym, nazwijmy to sobie poziomie żartów jest, czy ta sama sfera żartów nas bawi. To są takie narzędzia, które są bardzo pomocne i uważność na nich i świadomość ich będzie pozwalała nam łatwiej opanować trudne sytuacje i łatwiej pracować z naszym pacjentem. No i pracując z pacjentem warto jest zainwestować w pewnym sensie w takie cztery zwyczaje, które opisał Richard Frankl. Zainwestuj początek, poznaj perspektywę pacjenta, empatię i zainwestuj koniec. Te cztery zwyczaje dotyczą nie tylko i wyłącznie pacjenta, ale one również bardzo dobrze dotyczą współdziałania w zespole. Jeżeli ja nie będę otwarty na innych członków zespołu, nie wiem jacy oni są, nie znam ich słabych, mocnych stron albo tego, że tak, a nie inaczej spostrzegają rzeczywistość czy działają i nie będę na to otwarty, tylko się zamknę w sobie, to ten początek nie będzie wspólny. Będzie nam trudniej współpracować, będzie nam trudniej wymieniać informacje. Perspektywa pacjenta to jest takie zdanie, które jest tutaj dość często wymieniane, ale w kontekście zespołu jasne, że każdy z nas chce jak najlepiej dla pacjenta, ale chodzi o to, że każdy z członków zespołu ma inną perspektywę i pacjent też otwiera inną perspektywę przed nim. Czasami jest tak, że jak wymieniamy w zespole uwagi o tym, co pacjent nam powiedział, to się okazuje, że jednej osobie pacjent powiedział inną historię, drugiej osobie opowiedział tą samą historię w inny sposób, a trzecia osoba jeszcze jakieś zupełnie inne rzeczy usłyszała czy inne rzeczy wyciągnęła.
Więc ta perspektywa pacjenta z różnych spojrzeń jest po pierwsze ciekawa, bo rozbudowuje osobę pacjenta przed nami w naszych oczach i też czasami pokazuje, odsłania przed nami innego człowieka niż ten człowiek, którego spotykamy w bezpośrednim kontakcie z nami, czy w bezpośredniej relacji. Empatia i zainwestowanie w koniec, o czym będę mówiła troszeczkę później. No więc ta wiedza to jest takie podsumowanie tego, co mieliście Państwo na drugim wykładzie, więc to jest tylko jakby próba takiego zebrania tego drugiego wykładu, żebyśmy rozumieli perspektywę naszego pacjenta, czyli co fizjoterapeuta powinien wiedzieć po takiej odprawie dużej, odprawie małej, po rozmowie z psychologiem czy z terapeutą u swojego pacjenta i z czego powinien sobie jakby zdawać sprawę. No, z tego, że w różnej fazie tego przebiegu PTSD nasz pacjent może być i że to może być falujące, że możemy być raz na górze, raz na dole, raz pacjent może być bardzo ożywiony, aktywny, a za jakiś tydzień czy dwa kompletnie znaleźć się w innej sytuacji i to może nas zaskoczyć. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale jeśli przypomnimy sobie, jakie jest główne podłoże tego, w jakiej jest sytuacji w tej chwili pacjent, to nie będziemy mieli więcej pytań, tylko po prostu spokojnie będziemy robili swoje i szli dalej. To nasza wiedza o tym, to co już wspomniałam przed chwilą, co wynika bezpośrednio już z wymiany informacji w zespole, w jakiej jest fazie, jakie ma typowe emocje, jakie ma typowe reakcje behawioralne i reakcje patologiczne, jakie aktualnie dominujące są objawy, to znaczy właśnie, czy objawy fizjologiczne, które pacjent prezentuje, będą wypadkowe u moich ćwiczeń, czy to są trochę objawy takie bardzo wspólne z tym, w jakiej fazie emocjonalnej aktualnie jest ten pacjent, tak? Czy jak ja mam funkcjonować z pacjentem, który jest w poczuciu odrętwienia, który próbuje się wycofać z otoczenia, jak mam funkcjonować z pacjentem, który prezentuje nagłe wybuchy strachu, czy paniki, czy agresji, czy też być może w trakcie rozmowy ze mną od czasu do czasu na przykład mówi o tym, że ma myśli samobójcze albo chciałby sobie coś zrobić. To są takie rzeczy jak lęk i myśli samobójcze, o których jesteśmy zobligowani do tego, żebyśmy porozmawiali o tym koniecznie z zespołem. Czyli zarówno z pielęgniarkami, które na co dzień z tym pacjentem są i go też obserwują, jak i również z psychologiem, bo być może pacjent te myśli samobójcze wrzuca do różnych członków zespołu, ale niekoniecznie do psychologa i również z lekarzem, ponieważ to jest taka informacja, którą musimy rozpatrzeć na forum większym, to nie może zostać tylko i wyłącznie u nas, ponieważ nie wiemy do końca, czy pacjent sprawdza nas, co my z tym zrobimy, czy rzeczywiście ma jakieś myśli, do których będzie dążył. Jak zatem na podstawie tego, co wcześniej sobie omówiliśmy, powinien wyglądać taki dzień z pacjentem? Otóż jeśli wchodzę rano, oczywiście taki dzień idealny, który być może bardzo trudno jest zorganizować u Państwa na oddziale, ale do którego jakby być może warto się jest zbliżać, ponieważ dzięki temu będzie nam wszystkim trochę łatwiej pracować. A więc jeśli idę do pacjenta, warto byłoby najpierw rozeznać się i porozmawiać z pielęgniarkami odcinkowymi z danego dnia, jak minęła noc pacjentowi, czy on czy spał snem ciągłym, czy przerywanym, czy może była ona bezsenna, czy miał jakieś ataki właśnie paniki czy agresji, czy dzień wcześniej, czy też wieczorem była rodzina, jaki ten pacjent później po tym spotkaniu był, czy był rozdrażniony, czy był wygaszony, czy był poirytowany. Jakie leki w związku z tym trzeba było pacjentowi dodatkowo zaordynować i jakie to leki mogą mieć wpływ na fizjoterapię w naszym dniu. Być może jeśli pacjent był pobudzony w nocy, chodzący, niespokojny, ciągle agresywny, być może dostał takie leki, które pozwoliły mu przespać drugą część nocy albo w ogóle zasnąć, ale my w naszej terapii danego dnia będziemy mieli pacjenta tak wyciszonego, tak wygaszonego, że po prostu ta terapia będzie być może po prostu nawet niemożliwa. Dopiero potem możemy się zabrać jakby za swoją interwencję fizjoterapeutyczną, którą dobrze jest zawsze zacząć krótką, taką uważną rozmową o tym właśnie, jak minęła noc, jak on dzisiaj się ma, jak to jest z tymi objawami, z którymi być może na co dzień się zmaga,
jak mu było po ostatniej terapii, jakie być może miał efekty, czy pozytywne, czy negatywne, czy coś nowego się pojawiło, a więc takie krótkie resume tego, co minęło i jak się ma jako takie wprowadzenie i budowanie relacji oraz plan na dzisiaj, czyli jasne, krótkie określenie tego, co dzisiaj zrobimy, jaki jest tego cel. I te nasze zajęcia docelowe, po prostu związane już z konkretnymi zadaniami, metodami, treningiem, technikami, być może ćwiczeniami, musimy mieć sprowadzoną taką reakcją, uważnością na reakcję na potrzeby pacjenta, być może na trochę większą pracę z oddechem, być może na pracę z ruchem gałek ocznych, być może troszeczkę potrzebujemy dać mu więcej pobudzenia, a być może potrzebuje trochę więcej wyciszenia i akurat zajęć tylko i wyłącznie w swojej sali, albo być może rzeczywiście w sali z innymi pacjentami. Więc taka próba dostrojenia tego do dzisiejszych potrzeb mojego pacjenta. No i prawidłowe zakończenie według Calgary Cambridge Guide, które też troszeczkę później przedstawię. Po takiej jednostce z moim pacjentem, to co, do czego jakby jestem zobligowany, jeśli myślę o pracy zespołowej, to to, że po zakończeniu ćwiczeń zgłaszam uwagi o pacjencie do zespołu. Jeśli ich nie ma, no to dobrze jest chociaż rzucić pielęgniarkom, że wszystko było ok i dzisiaj jest dzień jak co dzień, ale każde odstępstwa, które wydają nam się być zarówno pozytywne, jak i negatywne, zgłaszamy czy pielęgniarkom na dany dzień, ponieważ to będzie miało wpływ na to, co one będą robiły z tym pacjentem po południu, co będą zgłaszały lekarzowi albo co będzie się działo w nocy, czy też psychologowi właśnie w tym kontekście na przykład myśli samobójczych albo do takich, nazwijmy sobie, zachowań, które przy dużej odprawie, jak rozmawialiśmy do tej pory, nie występowały, albo na przykład zachowania nowe, które się pojawiły, a których się do tej pory nie spodziewaliśmy. No i tak zwany self-management, o którym też później jeszcze Państwu odrobinę powiem, czyli o tym, jak o siebie zadbać po takiej pracy z pacjentem, czy po takim, że tak powiem, całym pracy dniu na oddziale z pacjentami w tak trudnej sytuacji. Żeby funkcjonować dobrze, jakby to zawsze potrzebna jest jakaś relacja, o której sobie mówiliśmy wcześniej i można funkcjonować bez relacji, choć nie można powiedzieć, że ich nie ma. One zawsze są jakieś, to trochę jak z pogodą. Pogoda jest, tylko my ją w jakiś tam sposób nazywamy. Zła, dobra, słoneczna, deszczowa. Więc relacja też się wytwarza. Pytanie jest tylko, czy ja mam świadomość tej relacji i jak o nią dbam oraz jak ją buduję w pewnym sensie. Wytwarza już się ona od naszego pierwszego spotkania z pacjentem, ale też i od pierwszego spotkania z innymi członkami w zespole. Więc to budowanie relacji jest absolutnie adekwatne i w stosunku do drugiej osoby na co dzień, i w stosunku do pacjenta, jak i w stosunku do członków zespołu. Ja się tutaj troszeczkę bardziej skupię na budowaniu relacji z pacjentem, ponieważ jakby to nas najbardziej interesuje, ale myślę, że już po tym takim wstępie i pierwszej części wykładu łatwiej Państwu jest zrozumieć, że spokojnie można to odnosić również do innych osób w takich naszych personalnych, interpersonalnych relacjach. A więc adekwatne zachowania niewerbalne. Co my jakby przez to rozumiemy, co się składa na taką naszą komunikację niewerbalną, czyli to, co mówiłam Państwu na pierwszym wykładzie, kiedy my jesteśmy niespójni, kiedy mówimy jedno, a w rzeczywistości robimy drugie, albo nasze ciało robi coś zupełnie innego, co może być dla pacjenta odebrane jako takie no niespójne, to znaczy, że ono spowoduje w naszym pacjencie stan napięcia, ponieważ jeśli mówimy, że wszystko jest w porządku, ale nasza postawa jest napięta, sztywna, stujemy w pewnej odległości, nie wchodzimy na salę, albo na przykład stoimy w progu, nie chcemy wejść dalej, albo wręcz odwrotnie, mamy na przykład bardzo taką postawę pozytywnie nastawioną, siedzimy blisko, ale jesteśmy pochyleni do pacjenta i jakby całym ciałem swoim mówimy mu, jestem tutaj przy tobie, ale używamy na przykład dźwięków w sposób, mamy wysoką tonację głosu, nie potrafimy jej obniżyć, mamy taką, być może w ogóle mówimy bardzo głośno, albo mieliśmy pacjenta wcześniej niedosłyszącego i to, że do niego krzyczeliśmy we wcześniejszej sali i teraz przyszliśmy, nie zresetowaliśmy tej sytuacji, przychodzimy do kolejnego pacjenta i do niego też krzyczymy i możemy tego w ogóle nie słyszeć tak de facto,
no to to powoduje, że nasz pacjent może pod wpływem naszych zachowań niewerbalnych napiąć się i albo też nasze zachowania mogą wywołać konkretne reakcje naszego pacjenta. Bardzo krótko, co rozumiemy, co należy rozumieć tutaj pod tą listą. Proksemika jest to wykorzystanie przestrzeni, a więc tego dystansu fizycznego, jaki jakby stosujemy do naszego pacjenta, usytuowanie osób względem siebie, a więc to, gdzie siadamy, czy jesteśmy zawsze w dużej odległości od pacjenta, czy siedzimy zawsze za biurkiem, czy jak z nim rozmawiamy, to siadamy obok niego i wszelkie jakieś takie bariery fizyczne próbujemy odsunąć. Czy być może jest trochę inaczej i jest nasz pacjent agresywny i my właśnie ten dystans używamy jako taki bufer bezpieczeństwa po to, żeby jakby mieć jeszcze trochę czasu na jakąś ewentualną reakcję i zastanowienie się, co zrobić dalej. Dotyk, poprzez dotyk rozumiemy i uścisk dłoni, kontakt fizyczny w ogóle, szczególnie podczas badania, jak i również podczas naszej terapii, jaki ten dotyk jest, albo inaczej, jakiego dotyku aktualnie potrzebuje nasz pacjent. Czy on jest może przewrażliwiony, czy jego receptory skórne, czy też cały układ nerwowy są tak podrażnione, że każdy rodzaj dotyku, który wydaje nam się normalny, będzie tworzyła nadmierną reakcję ciała. Czy też być może jest tak, że nasz pacjent jest tak wygaszony, że właśnie potrzebuje większej stymulacji, większego docisku, ale takiego, który jest dla niego bezpieczny i przede wszystkim odbierany jako bezpieczny. Ruchy ciała to potykiwanie głową, jakby gesty naszych rąk, które są adekwatne do tego, w jakiej jakby relacji jesteśmy. Czy my pacjenta naszego poklepujemy, czy my go dotykamy, czy kładziemy mu rękę na ramieniu. To wszystko będzie istotne w ramieniach budowania relacji w takim kontekście, czy my jesteśmy blisko, czy jesteśmy daleko, to jest jedno, ale dwa też, czy to jest dobre, tak? Czy to jest dobre dla pacjenta, czy to nie wytworzy jakichś niepotrzebnych reakcji, z których później będziemy musieli sobie poradzić. Wyraz twarzy to oprócz tego, że mamy zmarszczone brwi, uniesione brwi, ale to jest również uśmiech, to jest również zdziwienie, to jest również być może szok, na przykład na widok rany albo na widok w ogóle kończyny albo jakiejś części ciała. Bardzo ważne jest, żebyśmy umieli skontrolować nasz wyraz twarzy, ponieważ zdarza się, że pacjenci bardzo często, bardzo uważnie obserwują naszą twarz i częściej czytają z twarzy niż czytają z tego, co my do niego mówimy. Albo inaczej, szybciej zaufają swojej podświadomości, która im podsunie, że nasza twarz mówi coś innego, niż ze słów, które wypowie i usłyszy ten pacjent. Operowanie wzrokiem to znaczy, że ważne jest, żeby kontakt wzrokowy w ogóle nawiązywać, żeby spoglądać, ale jednocześnie ten kontakt wzrokowy nie może być nachalny. To nie może być takie wpatrywanie się, w którym teraz pacjentowi udowadniam, że jestem tu i teraz, tylko po prostu jestem z nimi od czasu do czasu, dobrze jest ten kontakt przerwać, ale też go od czasu do czasu nawiązywać. I z drugiej strony brak kontaktu, czyli zajmowanie się tylko i wyłącznie na przykład kończyną, którą teraz usprawniam, tą częścią ciała, którą się zajmuję. Jakby jestem cały tam, moje ręce są tam, mój wzrok i twarz jest tam, a nie nawiązuję tego kontaktu z moim pacjentem, powoduje, że najnormalniej w świecie pacjent może się czuć jako człowiek wyłączony z tego zabiegu, ponieważ po prostu w rzeczywistości nie widzimy jego jako człowieka, tylko widzimy daną kończynę. Sygnały środowiskowe na przykład to jest między innymi właśnie lokalizacja, gdzie te zabiegi odbywamy, gdzie zabieramy na jaki danego dnia mojego pacjenta, czy on właśnie potrzebuje wyciszenia, czy pobudzenia, czy to będzie sala z innymi, czy być może wręcz przeciwnie, wybierzemy jakiś rodzaj kąta, w którym będzie pacjentowi łatwiej się wyłączyć i opanować swoje reakcje i będzie nam przez to łatwiej ćwiczyć. Takie podstawowe elementy mówiące o budowaniu porozumienia terapeutycznego, na które jakby powinniśmy zwrócić uwagę, to jest akceptacja, empatia, wsparcie i wrażliwość. Tutaj macie Państwo takie bardzo krótkie podsumowanie, co jakby najbardziej do tego należy i myślę, że to sobie spokojnie będziecie mogli jakby przeczytać i zajrzeć w trakcie, kiedy będziecie jeszcze raz być może wracali do tej prezentacji, ale ja bym chciała się skupić właśnie na tym, co zaproponowała Penelope Williamson, która stworzyła taki rodzaj porozumienia terapeutycznego na podstawie kilku czynników i stworzyła to w takim akronimie PERS,
czyli na to, żeby mieć szansę na to, żeby moja relacja z pacjentem była dobra, warto byłoby zwrócić uwagę na te elementy, na partnerstwo, na empatię, na potwierdzenie, szacunek, uznanie i wsparcie. Chciałabym zwrócić uwagę tylko na kilka z nich, ponieważ no, bardzo często, kiedy mówimy o partnerstwie, to my wiemy, co to znaczy partnerstwo, albo wiemy, co znaczy empatia, albo wiemy, co znaczy szacunek, natomiast nie zawsze oprócz wiedzy umiemy pokazać, albo umiemy na przykład przedstawić, albo zachować się na przykład w sposób empatyczny. A więc empatia to przede wszystkim dwie rzeczy. To jest jedno, to ja rozumiem, w jakiej mój pacjent sytuacji jest, rozumiem jego położenie i na tyle, na ile jestem w stanie, słyszę i przyjmuję do wiadomości uczucia tej drugiej osoby. A drugi element empatii to to, że ja jestem w stanie w sposób umiejętny zakomunikować mu o tym, że ja to jestem, próbuję to zrozumieć i chcę być wspierający dla niego w tej sytuacji. Nam się wydaje, że empatia to na przykład, no, trzeba być empatycznym, tak najczęściej sobie odpowiadamy i mamy swoje własne definicje wokół tego, ale bycie empatycznym tak naprawdę zachowuje się, to jest między innymi to, co mówimy, ale też to, jak robimy. A więc znowu w pewnym sensie to, od czego zaczęliśmy sobie na początku, że samo słowo czasami to jest jedno i ważne jest, co w tym słowie się znajduje. Na przykład rozumiem, że trudno jest pani poradzić sobie z utratą pamięci przez męża, kiedy na przykład rozmawiamy z rodziną naszego chorego. Zdaję sobie sprawę, jak trudno jest pani rozmawiać o tym. My nie używamy sformułowań pod tytułem ja wiem, jak to jest. Raczej próbujemy określić różnego rodzaju sytuacje bez komunikatu ja i próbujemy określić pewnego rodzaju to, co spostrzegamy, to, co widzimy, to, co wyczuwamy i próbujemy to nazwać po to, żeby pacjenta wesprzeć. I tutaj macie Państwo propozycje różnego rodzaju sformułowań, które należą do grupy właśnie działań empatycznych i sformułowań empatycznych, przy czym na przykład cisza, zachowanie ciszy, nie mówienia niczego, po prostu na przykład siedzenia koło siebie albo pracy w ciszy, wykonywania ćwiczeń w ciszy, też jest działaniami empatycznymi, które jakby odnoszą się w pełni do tego, co w danym momencie pacjent po prostu będzie potrzebował. Jeśli chcemy wyrazić wsparcie, które może być jakby właśnie tutaj w różnych odsłonach, czy troski, czy właśnie partnerstwa, czy wrażliwości, to tutaj macie Państwo różnego rodzaju przykłady sformułowań, które możecie zastosować, aby stworzyć. W ten sposób możecie pacjentowi w sposób taki podświadomy pokazać, że się o niego troszczycie, że jakby on jest dla nas ważny, nawet jeśli odmawia współpracy, odmawia działania, ciągle niechętnie wychodzi nam naprzeciw, albo jakby ciągle musimy go w jakiś sposób ciągnąć sami na własnej energii w tym działaniu i trudno jest nam czasami to wsparcie jakby sformułować, powiedzieć, bo jakby czujemy, że tej więcej energii z nas wychodzi niż pacjenta, a mimo to jednak jakby musimy to wsparcie stosować, żeby mu pomóc wydobyć się z tego miejsca, w którym jest, lub też przejść z jednej fazy na przykład buntu do drugiej fazy na przykład akceptacji. A więc w kontekście troski to na przykład niepokoi mnie to, że będzie pan próbował sam wychodzić do łazienki bez artykulacji personelu, tak? Być może, jeśli mogę coś jeszcze zrobić dla pana, to proszę mi powiedzieć. Jeśli nie ja, to ktoś inny zawsze będzie mógł odpowiedzieć na pana potrzeby. Być może w zakresie partnerstwa będziemy razem pracować nad powrotem do sprawności. Zajmiemy się zatem różnymi możliwościami. Jeśli chcemy na przykład przedstawić wrażliwość, możemy powiedzieć, naprawdę jest mi przykro. Jeśli to badanie jest dla pana krępujące, postaram się zrobić najszybciej, najłagodniej, jak tylko potrafię. Chodzi o to, żeby mieć taki zestaw sformułowań albo spokojnie, powoli sobie je przyswoić, które będzie nam, oprócz tego, że będziemy wiedzieli w słowach, co powiemy i w zachowaniach, w sposobie, w jaki to wypowiemy,
będziemy czuli, że naprawdę jesteśmy wspierający, jeśli to wsparcie i rzeczywiście to współodczuwanie w nas jest. Natomiast wspominając jeszcze raz sam początek, jeżeli my sami w sobie jesteśmy niepoukładani, to znaczy być może nasze życie w tej chwili gdzieś stoi na krawędzi i są kłopoty, albo w zespole mamy problemy, wówczas jakby to nasze wsparcie będzie niespójne, będziemy się zachowywali, będziemy mówili właśnie słowa wsparcia, natomiast nasze zachowanie nie będzie tego wsparcia jakby przedstawiało. I angażowanie pacjenta poprzez po prostu mówienie do niego, czyli dzielenie się przemyśleniami, ale zachęcanie też i angażowanie, wyjaśnianie zasadności poszczególnych działań, w ogóle wyjaśnianie poszczególnych etapów, to stanowi budowanie relacji. I czasami możemy powiedzieć, że już mam dosyć powtarzania ciągle tego samego, bo mówię i mówię, już po raz enty raz to mówię. I czasami w zespole nawet sobie tak to tłumaczymy. Ale w rzeczywistości jest tak, że właśnie o to chodzi. Chodzi o tą powtarzalność. Chodzi o to, że jak my jesteśmy na swój sposób przewidywalni dla pacjenta, to buduje dla niego poczucie bezpieczeństwa. Bo on wie, że zawsze przyjdziemy i z nim chwilę wcześniej porozmawiamy. On się uczy, że później są zajęcia, ale w tych zajęciach może być różnie i my mamy gotowość na to, że może być różnie. I te zajęcia się kończą też w jakiś konkretny sposób, a my jesteśmy otwarci i stwarzamy jakby takie bezpieczne środowisko do tego, żeby on mógł w tym środowisku funkcjonować. Trochę zbliżając się ku końcowi, mówimy cały czas o rozmowach z pacjentem, o rozmowach w zespole. Bardzo ważna jest jakby świadomość tego, że czasami w tym nadawaniu, kiedy my mówimy do czy członka zespołu, czy chorego i w odbieraniu przez niego informacji, dzieją się bardzo różne rzeczy. To znaczy, że my jako osoba mówiąca mamy jakąś tam intencję, używamy różnego rodzaju metafor, języku i sformułowań, w których jakby chcemy przekazać jakąś informację. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, że druga strona nie używa tych samych narzędzi. Używa innych narzędzi do tego, żeby usłyszeć daną informację, albo ją odczuć, lub też ją zobaczyć. Musi ją odkodować na swój własny sposób, według takiego swojego własnego spostrzegania świata, w jakim jest. I czasami jest tak, że informacja, którą rozumie pacjent, jest kompletnie inna niż ta informacja, którą my z założenia wypowiedzieliśmy, chcieliśmy, żeby on usłyszał. Na to wszystko, na ten rozdźwięk pomiędzy tym, co my powiemy, a tym, co pacjent usłyszy albo co usłyszy członek zespołu, składa się przede wszystkim to, że są różnego rodzaju bariery, które utrudniają nam słuchanie drugiej strony, a przez to utrudniają nam jakby zrozumienie jej punktu widzenia. I te bariery są wspólne jakby dla całego systemu komunikowania się, to znaczy, że one są takie zarówno w naszym życiu codziennym. Jeśli się porównujemy z innymi, no to trochę zależy od tego, do kogo się porównujemy, taka będzie opinia nas. Jeśli członkowie zespołu regularnie się porównują, kto ma jaki większy wpływ na działanie pacjenta, no to też będzie to barierą, że tak powiem, w funkcjonowaniu, w działaniu. I pacjenci też porównują się przecież wzajemnie, kiedy są na sali, czasami w kierunku takim pozytywnym, to znaczy jakby motywowania się, ale czasami również w takim kierunku negatywnym, to znaczy on już chodzi, a ja jeszcze nie, co stanowi jakby dla mnie raczej taki kierunek, nazwijmy to sobie, bardziej dołujący, bardziej deprywujący, bardziej ograniczający niż budujący. I te bariery, dobrze byłoby mieć jakby świadomość tych barier, ponieważ my je bardzo często stosujemy z automatu, ponieważ na co dzień je stosujemy, więc czy w relacji w zespole, czy w relacji z pacjentem, one będą powodowały, że to się będzie działo, natomiast nie będzie oznaczało, że to będzie pomagało drugiej stronie w tym, żebyśmy nie wiem, budowali naszą relację albo żebyśmy się na przykład lepiej dogadywali. I teraz na sam koniec jakby tego chciałabym powiedzieć, jakie zachowania w takim właśnie, w kontekście barier komunikacyjnych są zachowaniami, które nam będą zdecydowanie utrudniały funkcjonowanie, szczególnie w zespole, które będziemy kategoryzowali trochę jako zachowania obronne, czyli takie, w których no, czasami członkowie zespołu jakby prezentują pewną wyższość, narzucają nam pewne strategie,
bardzo mocno chcą kontrolować funkcjonowanie każdej z osoby z osobna, z każdej osoby z osobna w zespole. I jakby trudno tym samym mówić o tym, że każdy członek robi swoje, bo jest jakby ciągle sterowany kimś. Natomiast są też zachowania wspierające, czyli takie, w których możemy w odpowiedni sposób zachowywać i w odpowiedni sposób formułować to, co mamy do powiedzenia, w taki sposób, aby czy wspierać zachowanie naszego pacjenta, czy też wspierać naszą relację w zespole z drugą stroną, żeby było nam łatwiej dogadać się, czy też łatwiej przede wszystkim uzyskać informacje o pacjencie, czy też tą informacją się podzielić w taki sposób, żeby było po prostu łatwiej zrozumieć, co się dzieje z moim pacjentem w danym momencie. Pokrótce na koniec to, co jest ważne, to, co jakby chciałabym podsumować, to to, że ja jako fizjoterapeuta, pracując w zespole, muszę się czuć członkiem zespołu, ale muszę się czuć, to znaczy, żeby być członkiem, to muszę rozmawiać i muszę współdziałać w nim, to znaczy, że muszę wymieniać się informacjami i być w jakiejś relacji, być w jakimś współdziałaniu, współodpowiedzialności, ale w rzeczywistości takim wspólnym funkcjonowaniu zogniskowanym wokół osoby. To dzięki temu będę wiedział, kim jest mój pacjent i w jakiej jest aktualnie sytuacji psychofizycznej. Kiedy myślimy sobie o zespole, to w zespole każdy z nas bez względu na profesję ma coś do zrobienia, ale my dokładnie musimy wiedzieć, co należy do mnie, a co jest w obszarze działania innych osób. To, że ja czasem z pacjentem wypiję herbatę, dam mu chusteczki do wypłakania się albo go wysłucham, to jest jakby element wsparcia w moim działaniu fizjoterapeutycznym, ale nie może być tak, że każda jednostka wokół tego krąży i do tego się sprowadza, bo od tego jest tak naprawdę inny członek zespołu. Jeśli myślimy w kontekście współpracy w zespole, szczególnie z psychologiem czy też terapeutą pacjenta, to mam prawo oczekiwać albo mam nadzieję na to, i że to od niego dostanę konkretne narzędzia do tego, w jaki sposób pracować z tym konkretnym pacjentem w moim polu zawodowym. Natomiast zawodowo muszę pamiętać o tym, że ja robię swoje, to znaczy zawodowo robię swoje, ale zawsze dostosowuję to do człowieka i w fazie, w jakiej się znajduje i sytuacji, w jakim danym momencie ten pacjent jest. I na koniec już, bo jesteśmy już o 3:15, myślę, że jeszcze jakieś 8 do 10 minut tego spotkania razem spędzimy. Chciałabym przez sekundę skupić się na tym, co Państwo jako po prostu pojedyncza osoba, jako człowiek, jako fizjoterapeuta możecie sami zrobić ze sobą, żeby sobie w tej trudnej pracy pomóc. Głównie może w pracy jakby w zespole dzisiaj, bo dość dużo było o tym, jak sobie radzić z pacjentem, więc może raczej właśnie w zespole. To znaczy, jaką ja mam wiedzę o moim pacjencie, co pozwoli mi go lepiej rozumieć, ale też jakby łatwiej komunikować się z innymi członkami zespołu o tym, jak mi jest z tym pacjentem i jak ja, że tak powiem, jakie przeżywam ja frustracje, problemy, wzloty czy upadki w pracy z nim. Self-management, czyli takie zadbanie o siebie, to również takie odgadywanie się ludzkie, czyli rozmowy z członkami zespołu, tylko pamiętajmy, że to jest taki rodzaj odgadywania, który jest bezpieczny, a więc nie rozmawiamy z ludźmi z innych oddziałów, z innych zespołów, tylko po prostu służy to jakby takiemu zwentylowaniu naszych emocji właśnie, jak to mówiliśmy na początku. Natomiast jakby głównie jest po to, aby wyrzucić z siebie emocje i dowiedzieć się też przy okazji, że inni też miewają różne stany, też mają wzloty i upadki i też mają różne emocje względem danego chorego albo w ogóle względem tej pracy, pracy w tym miejscu, w tym ośrodku, z takimi pacjentami czy w tym zespole. Debriefing to jest dosłownie sprawozdanie, wysłuchanie. Nie mówię tutaj o takim klasycznym debriefingu, czyli takiej formy grupowego wsparcia psychologicznego, ale taki debriefing w rozumieniu właśnie odprawy medycznej, a więc już nie takiego ludzkiego odgadania w małych zespołach, tylko takiego debriefingu, czyli sprawozdania z tego, co ja jakby w mojej pracy z moim pacjentem, jak mi idzie.
A więc czy na poziomie takiego małego zespołu, czy dużego zespołu, sprawozdanie każdego członka zespołu, wtedy ja jakby mogę wygadać się z tego, jakie mam kłopoty, na jakie problemy się napotykam, ale jednocześnie mogę się dowiedzieć od innych członków zespołu, jak inni rozwiązują te sytuacje i że to dotyka również innych, że po prostu ja w swoich problemach nie jestem sam i w tych trudach z danym pacjentem też nie jestem sam. Ale żeby sobie poradzić, to jakby też muszę zabrać o trening być może własnych umiejętności komunikowania się, a więc spójrzmy na pierwszy wykład, jakby co ja wiem, w co ja jestem wyposażony, jakie narzędzie już mam, na ile automatycznie ich używam, ale też doskonalenie takiego, z takich swoich relacji interpersonalnych, jaki ja jestem na co dzień względem innych, na ile jestem uważny na innych, na ile dostrzegam ich problemy i co mną motywuje, kiedy na przykład podejmuję się pomocy lub też od tej pomocy odchodzę. I na koniec kilka slajdów o tak zwanej grupie Balinta. Jest kilka różnych form pomocy, czy też takiej pomocy grupowej sobie w pracy zespołowej. Natomiast ja bym chciała tylko sięgnąć po jedną z nich, też o takiej randze międzynarodowej. Trening Balinta albo trening grupy Balinta przede wszystkim polega na ćwiczeniu umiejętności rozumienia pacjentów oraz porozumiewania się z nimi. To, co jest ciekawe w kontekście dzisiejszego wykładu, to to, że odbywa on się w grupach interdyscyplinarnych, ponieważ w takiej grupie Balinta spotykamy się przede wszystkim w grupie różnych specjalności. Ważne by było, żeby to byli i lekarze, i psycholodzy, i pielęgniarki, i fizjoterapeuci, i być może pracownicy socjalni, pomocnicy medyczni, a więc jakby wszystkie osoby, które z różnych specjalności w tej grupie będą, każda z nich będzie mogła wnieść coś swojego własnego, ze swojej własnej perspektywy i ze swoich własnych doświadczeń. Chodzi o to, aby podzielić się tym, jak ja z danym pacjentem albo jak ja z daną sytuacją, w danej sytuacji z danym pacjentem po prostu mam. I taki trening przede wszystkim pomaga po pierwsze zrozumieć pacjenta albo zrozumieć daną trudną sytuację, ale też znaleźć odpowiedzi na nią. To znaczy to, co jest najwspanialsze, to z jednej strony uczę się, że różni ludzie różnie mają, że moi pacjenci mogą przychodzić różne sytuacje, ale moi koledzy z zespołu albo różni ludzie mogą mi też podpowiedzieć, jak ja sobie mogę poradzić w danej konkretnej sytuacji. I pierwotnie grupa Balinta została założona w ogóle przez Balinta i musi być ona prowadzona przez osobę znającą taką specyfikę kontaktu i komunikowania się społecznego, no ale przede wszystkim musi posiadać uprawnienia do samodzielnego prowadzenia takich balintonowskich treningów grupowych. Natomiast do takiego właśnie treningu zapraszane są osoby pracujące w zawodach różnych, tak zwanych pomocowych, a więc tak jak powiedziałam, lekarze, pielęgniarki, terapeuci, fizjoterapeuci. I wskazane jest tworzenie grup z osób pochodzących z różnych środowisk i różnych zawodów, co po prostu właśnie pozwala na bardziej wszechstronną i bogatszą analizę różnych sytuacji pacjentów. Jak jakby takie spotkanie wygląda? Takie spotkanie zazwyczaj trwa około 90 minut. Jeden z członków zespołu, jest to spotkanie liderowane właśnie przez prowadzącego, dzieli się swoją trudną sytuacją, czy z pacjentem, czy z członkiem zespołu, ale najczęściej dotyczy to pacjenta, przedstawiając jakby jakąś konkretną sytuację z nim. Pozostali członkowie grupy wysłuchują, na czym polega problem i w późniejszych kolejnych odsłonach, tak zwanych takich kręgach w tej grupie, mogą się wypowiedzieć po pierwsze co do emocji i uczuć, jakie mają, kiedy tą historię i kiedy tą sytuację pomiędzy jakimś medykiem a pacjentem wysłuchują, co w nich to budzi, dzięki czemu jakby każdy może się dowiedzieć, że mamy bardzo różne reakcje na daną sytuację, albo być może mamy pewne sytuacje, wywołują w nas bardzo wspólne reakcje. Więc jakby ta edukacja pod tym kątem, jak co w nas, w naszych emocjach, w naszych reakcjach, jak my chcemy zareagować, co myślimy, co wytwarza, i stanowi taki element edukacyjny. Drugi krok polega na tym, że próbujemy, każdy z członków grupy próbuje być w butach pacjenta. To znaczy próbuje jakby ze swojej perspektywy
powiedzieć, co ja przeżywam w tej konkretnej sytuacji z tobą, czyli z tym medykiem, który tą sytuację przyniósł na to spotkanie, jak ja mam. To pozwala nam dowiedzieć się poprzez różne perspektywy różnych osób, właśnie czy lekarzy, czy pielęgniarek, poprzez ich doświadczenia, w jaki sposób ten człowiek, ten pacjent mógłby tą rzeczywistość widzieć, jakby mógł ją interpretować i co mogłoby powstać w jego głowie. Natomiast trzecia runda dotyczy takiej sytuacji, w której członkowie zespołu wchodzą w buty tego medyka, który sytuację przyniósł na to spotkanie i jakby próbują przekazać rozwiązanie, to znaczy, co ja bym zrobił, gdybym był na twoim miejscu. Dzięki czemu, jeśli mamy grupę 8, 10, maksymalnie 12 osób, to przy rozpatrzeniu jednej takiej trudnej komunikacyjnie, być może czy relacyjnie sytuacji z pacjentem, dowiadujemy się o kilkunastu przynajmniej punktów widzenia, o kilku różnych rozwiązaniach i możemy sięgnąć jakby po różne możliwości, a przede wszystkim możemy się dowiedzieć, że nie jesteśmy sami w tym, jak coś widzimy i nie musimy być sami w tym, jakie znaleźć rozwiązanie dla danej sytuacji. Te grupy Balinta mogą być pojedynczymi sesjami, mogą być seminariami albo stałymi grupami. Ja sama osobiście funkcjonuję w takiej grupie już około 8 lat. Jest to grupa związana z pracą z pacjentami, onkologicznymi. Ale oczywiście takie grupy mogą być sformułowane względem różnych grup pacjentów, różnych populacji, w tym oczywiście również pacjentów w stresie pourazowym. To, co jest ważne, to, co omawiamy na takiej grupie, jest obowiązek, spisujemy taki kontrakt na wstępie, że wszystkie treści, wszystkie informacje nie wychodzą poza obręb grupy i już się później o nich nie rozmawia, ponieważ one są objęte tajemnicą danej sesji. Natomiast to, co jakby my wewnątrz siebie wyniesiemy z tej grupy, powoduje, że nasze spostrzeganie rzeczywistości chorego, naszej rzeczywistości, rzeczywistości innych specjalności, jak coś widzą lekarze, jak coś widzą psycholodzy, może zdecydowanie zmienić i poszerzyć również nasz światopogląd, co jest bardzo rozwijające, ale przede wszystkim ułatwiające pracę w zespole. I tu zachęcam Państwa do wejścia na międzynarodową stronę balintonowską, gdzie znajdziecie Państwo oprócz tego takiej listy terapeutów w różnych krajach, również różnego rodzaju eventy online'owe, które służą właśnie poszerzeniu troszeczkę wiedzy, ale też jakby zdobyciu pewnego rodzaju umiejętności, ale być może również temu, w jaki sposób taką grupę stworzyć, na przykład w swoim ośrodku, albo jakiego lidera zaprosić, jaką osobę prowadzącą jakby ściągnąć do siebie, aby można było troszeczkę ulżyć sobie w swoim własnym funkcjonowaniu, aby no właśnie umieć jakby móc zwentylować swoje emocje, albo móc przede wszystkim jakby odreagować i zobaczyć, poukładać sobie ten bardzo trudny świat mojego pacjenta i trudny świat pracy w zespole tak de facto, który się takim chorym zajmuje, tak żeby jakby straty czy energii, czy w ogóle w moim własnym funkcjonowaniu nie były za długie. Mam nadzieję, że nasze prezentacje będą przetłumaczone na język dla Państwa absolutnie zrozumiały. Mam nadzieję również, że będzie podłożony dźwięk w Państwa języku, dzięki czemu będziecie Państwo mogli sobie w swoim czasie być może te prezentacje podzielić na części, być może odsłuchać te fragmenty, które w danym momencie są dla Was najbardziej istotne. I mam nadzieję, że udało nam się w tych trzech wykładach w jakikolwiek sposób przybliżyć ogrom wiedzy, takiej i teoretycznej, i praktycznej. Mam nadzieję, że udało nam się w jakiś taki sposób przede wszystkim dla Państwa użyteczne złożyć to wszystko w taką pigułę, którą uda się zastosować później w pracy. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję również. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pytań chyba brak. Ale dziękuję Ci bardzo, Agnieszka. Bardzo jakby głęboko wypełniony temat i czas.
bym powiedziała. Jak zwykle dużo treści, a mało czasu. Mam nadzieję, że Państwu te treści się faktycznie gdzieś nam przydadzą, że będziecie mogli je wykorzystać. Dziękuję bardzo.